Cześć, audycja Kadr Ci w Oko. Dzisiaj odcinek 41. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Dojechaliśmy. Udało jesteśmy się. Ekstremalnie wyspani, ponieważ super. Po wczorajszym powrocie z Poznania, gdzie byliśmy gośćmi 500. odcinka urodzinowego audycji Prosto z Kadru, mieliśmy być na Górnym Śląsku za 20.12. Jakoś tak. Byliśmy po trzeciej. Jest super. Bo była burza i nie wiem, zerwało trakcję. Nie, albo... Peka, ale przynajmniej dojechaliśmy, udało tak, się. Dojechaliśmy. Myślę, że nie wszyscy mogli o sobie tak powiedzieć w dniu wczorajszym, tudzież dzisiejszym już. Tak, ale było warto. Audycja była bardzo fajna, więc jeśli jeszcze nie słuchaliście, polecamy wam posłuchać. Jeszcze raz najlepsze życzenia dla ekipy Prosto z Kadru. Tak, a streaming, który był nagrywany, jest na kanale, zdaje się, Szafy z komiksami. Tak? Dokładnie, tam też możecie zobaczyć nasze mordy, ale w sumie możecie posłuchać też bez naszych mord, do czego już bardziej przywykliście. Ale polecamy, bo bardzo fajna audycja była, chociaż niektórzy zostali oszukani, ale nieważne. Od czego zaczniemy? Na szybko zaczniemy od rozwiązania konkursu. Tak, Adam Tobojka, gratulujemy, skontaktujemy się w sprawie wysyłki nagrody. Bardzo fajny przykład. Dokładnie. Wilku zawsze był spoko i zawsze będzie tak głęboko w sercu. Szybko przypomnijmy, że zadaniem konkursowym było wskazanie komiksu dobrego do czytania na urlopie, tak? Dokładnie. Komiksu kojarzonego też z wakacjami. Adam napisał, cytuję, ulubiony komiks wakacyjny, powrót na basen w Suchym Borze, czwarty zeszyt Wilka. Klimat obleganego basenu miejskiego, mroczna zagadka kryminalna, gołe pytki, ta historia ma wszystko. Faktycznie ta historia ma wszystko. Tak. I bardzo dobra była. Tam był ten rudy typ bez brwi, nie? Tak. Tak, no utożsamiam się, ale chociaż mi widać brwi. Tak czy siak. Gratulujemy. Gratulujemy. Komiks będzie twój już dokładnie wkrótce. Skontaktujemy się z tobą. Oczekuj nas. Trzeciego dnia po zmroku. Czy coś. No i przejdziemy sobie do wiadomości. Tak, zaczniemy od listy zagranicznych gości Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, który już za miesiąc. Dokładnie. Znaczy, ja się nie mogę doczekać. Mój portfel mniej, natomiast ja się nie mogę doczekać. No ja już rozpoczynam rytualną głodówkę przed łódzką, ale cóż. Tak, takie życie. Ogłoszono tą listę gości. Tutaj mamy, zagranicznych. Tak, zagranicznych. Tutaj jest podzielone na gości już potwierdzonych oraz takich, którzy... Spodziewamy się, że się pojawią. Spodziewamy się, że się pojawią, więc to nie oznacza, że się pojawią, ale ten krąg zainteresowań osób, które mogą się pojawić, też robi wrażenie. No, gigantyczne. W każdym razie... O Jimmy Lee wszyscy wiedzą, więc nie będziemy dalej mówić. Nie ma co tutaj. Z ważnych rzeczy. Jim Lee, no będzie na 3 dni z tego co wiemy, tak? Tak, no ale nie zdziwiłbym się, jakby jeszcze miał coś do roboty poza byciem autorem komiksów, a w jakichś rozmowach pomiędzy DC a... Że tak, no on zdecydowanie przyjeżdża przede wszystkim po to, żeby promować to DC odrodzenie, o którym też zaraz coś tam troszeczkę powiemy. I szczerze mówiąc wątpię, czy będzie na przykład siedział w strefie autografowej przez, nie wiem, 3 godziny i podpisywał, szczerze wątpię, ale zobaczymy, to jeszcze nie jest w żaden sposób wyjaśnione. Mhm. Właśnie wczoraj w audycji Prosto z Kadru to Tomasz Kołodziejczak powiedział, że to jest jeszcze dopinane wszystko, więc będziemy. I słusznie też pan Kołodziejczak zauważył, że to nie jest jedyny gość i żeby nie traktować, że tegoroczna MFK jest przyjazdem Jima Lee, a można zapomnieć o. O właśnie. Tutaj dla mnie na przykład tym takim nazwiskiem bardzo głośnym, które już zostało ogłoszone, potwierdzone, Howard Chaykin. Tutaj przypuszczam, że w Planecie Komiksów, w wydawnictwie Planeta Komiksów, to gdy ten news się pojawił, to w ogóle zadrżało. Zadrżało, korki z szampanów, tudzież z innych rzeczy po prostu wystrzeliły momentalnie. Howard Chaykin, znamy go z Black Keys, właśnie wydanego przez Planetę Komiksów. Wydawnictwo bardzo mocno się stara o prawa do publikacji drugiej części, ale przysłowiowa zła kobieta z Image utrudnia sprawy.
Tak, już jest taki po prostu fandomowa legenda, jest ta kobieta właśnie z wydawnictwa Image. Znamy go też z wielu innych komiksów, ale też nie opublikowanych w Polsce jak dotąd. Natomiast znanych też tobie, bo są pewnie wydane w Image. Znaczy tak, Czajkin od dłuższego czasu publikuje swoje autorskie rzeczy tylko i wyłącznie w Image'u. Ostatnio bardzo głośno było o Divided States of Hysteria. Z piękną okładką. Tak, no okładki są cudowne, komiks nie jest wcale fajny, tak prawdę mówiąc, on głównie jest nastawiony na kontrowersje, a trochę tam brakło historii jakiejś fajnej, ale Czajkin ma na swoim koncie masakrycznie dużo komiksów. Ale Satellite Sam, na przykład jego już. Tak, było fajne. Czy American Flag przez 2G. Tak, i to by mogło zostać wydane w Polsce. Naprawdę bym się nie obraził. No, ale też ma dużo rzeczy takich bardziej mainstreamowych, bo i przy Batmanie pracował, więc to jest bardzo ciekawa osoba i myślę, że z największą przyjemnością bym tam zahaczył jakiś autograf do niego, ale to też się jeszcze zobaczy, jak to będzie wyglądać. Dodatkowo osoby odwiedzające festiwal będą mogły spotkać się z HD, który jest kontynuatorem serii Lucky Luke, czyli też no, legendy tak naprawdę, na której się bardzo dużo osób wychowało, bo jednak to jeden z tych komiksów, który dość szybko przybył. Czy też animacja, którą wszyscy chyba na dwójce była, nie? Puszczona. Oj tak, tak było. Pamiętam, że mieliśmy problem z odbiorem w takim domku wakacyjnym, gdzie byliśmy. I jak jedliśmy kolację za bajtla, to akurat wtedy leciał Lucky Luke. W dzieciństwie? Tak, przepraszam, w dzieciństwie. Jak jedliśmy kolację, to leciał Lucky Luke i z kuzynką się zmienialiśmy. Jedna osoba stała i trzymała antenę, żeby przedłużyć obwód, żeby można było oglądać Lucky Luke'a. Jedna osoba jadła, a później się zmienialiśmy i druga osoba robiła za antenę i druga osoba jadła. Wspaniałe czasy. Tak. Grzegorz Rosiński również się pojawi. Ciekawe, ile osób zapyta go o to, jakim prawem ma poglądy. Nie wiem, ale... Z przyjemnością się przekonam. Dokładnie. No w każdym razie Grzegorz Rosiński, wiadomo, współtwórca i rysownik Torgala, który obchodzi w tym roku 40-lecie, więc przypuszczam, że... Torgal też... oczywiście, nie tak, Grzegorz Rosiński. Oczywiście. Przypuszczam, że w tym roku w Łodzi też tam będzie jakiś tam solidniejszy blok poświęcony Torgalowi, przynajmniej mam taką nadzieję. Programu jeszcze nie ma, wciąż czekamy. No też ale... jestem bardzo ciekaw, bo zapowiada się... No, będzie ciężko upchnąć prelegentów z czymkolwiek, skoro właśnie jest tak duża ilość gości. I jeszcze są polscy goście. Tak, jeszcze nie ogłoszeni, ale na pewno też będzie cała armia polskich twórców. Dokładnie. Natomiast wracając do zagranicznych gości, i tutaj znowu nazwisko ciężkie dla mnie. Ty może wiesz lepiej, bo sprawdzam. Nie wiem, więc będę improwizował. Guy Delisle? Guy Delisle. Od niego była Birma z Kultury Gniewu. Też komiks reporterski. Myślę, że niedługo coś sobie o tym powiem, bo od czasów Josako ja się stałem wielkim fanem komiksów reporterskich. Więc to też kolejna rzecz, bo no, komiks reporterski najczęściej pokazuje to, że ktoś musiał przeżyć to, o czym opowiada, a nie wymyślić, więc też na pewno bardzo fajnie będzie posłuchać. Też, będzie Simon Beasley. Też jeszcze wracając do Delisle, zrobić dobry komiks reporterski to też jest sztuka. No Simon Beasley, to już on ma abonament to, chyba tak, na bycie Łodzi. To jest już taki konstant. Oczywiście te dowcipy, że tam wyślij mu tam, nie wiem, flaszkę czy coś, to on zaraz przyjedzie, więc... Ale to. Alan Grant mówił, że Simon lubi polską wódkę. I już bardzo chętnie przyjedzie. Już wiemy, dlaczego przyjeżdża. Ale Simon Beasley zawsze tego kolorytu dodaje, nawet jeżeli ja tam szczególnie jego wielkim fanem i jego popisów w Łodzi nie jestem, to jest jednak taka osoba... Zależy, jaki ma humor, bo jest tak, że dwa razy byłem przy wywiadzie z Simonem i raz było naprawdę super. I się mega dużo śmialiśmy i mam to nagranie. Mamy zaimprowizowany musical o Lobo, gdzie Simon śpiewa główną partię. Piękna rzecz. No, a czasem nie chce mu się nic, ale to jest Simon Beasley. Nie chce, czy jest zmęczony. Nie, tego nie wiem. Trzeba się pogodzić, taki jest Simon Beasley. Kolejni goście. Sylwian Runberg, scenarzysta serii Orbitar, Millennium, Podboje i Konungowie. Wszystkie znane u nas. Część nawet przeczytałem. Więc też kolejna postać, z którą warto
będzie się spotkać Conan Shadmi, który stworzył Love Addict Confession of a Serial Dater. Brzmi fajnie. Brzmi ciekawe, fajnie. Czy ktoś to wyda, przypadek? No, to... Chyba taka rzecz pasująca do kultury gniewu trochę, nie sądzisz? Albo no, do Team of... Właściwie do każdego, kto chciałby... Albo wydawnictwo komiksowe też, no zobaczymy. Dokładnie. Silvio Camboni... Wydaje mi się, że to nie jest przypadek. No nie, bardzo dobrze. Mhm. Silvio Camboni będzie, który jest rysownikiem serii Niezwykła Podróż i z tej okazji podejrzanie z tej okazji wydawnictwo Kurz zapowiedziało wydanie drugiego tomu. Niezwykłej podróży. Jak to się zgrało? Ciekawe, no. Znaczy, ja już nie będę, wiesz, tak osądzał, bo tak sobie hype'owałem Jasona Aarona. I... A tu nic, no. Może za rok. No. Kto dalej? Mignolę sobie też hype'owałem chyba od 8 lat, ale nieważne. David Roach, znany między innymi z serii Sędzia Dredd i tutaj musieliśmy sobie sprawdzić, czy on pisze, czy rysuje i... I to, i to. I to, i to. Ja, taka niespodzianka. Ale też właśnie twórca właśnie z 2000 AD, który nie jest Alanem Grantem, Simonem Bisleyem, też zawsze na plus. Jakikolwiek twórca z 2000 AD. Zwłaszcza, że u nas też te 2000 AD coraz mocniej się tak zaznacza na rynku. No, głównie dzięki Studio Lane. Mhm. Oczywiście Sędzia Dredd też dzięki Ongrysowi. Tak. Natomiast no, cała popularyzacja 2000 AD w Polsce to jest Studio Lane i artykuły Pulp Punk na Facebooku. Tak, tak, warto przeczytać, warto polubić. Alice Milani, autorka rysunkowej powieści Wisława Szymborska, przepraszam. I Joel Alessandra, twórca albumu Wędrówka przez Morze Czerwone. Bardzo ładny był ten album. Więc to są ci goście potwierdzeni już na pewno, natomiast kto być może przyjedzie? David Lloyd. Czyli V jak Vendetta i opowieści wojenne. Will Simpson, czyli kolejny twórca przygód sędziego Dredda. Hellblazera i Batmana. Ale także właśnie aktywny na amerykańskim rynku. Otto Schmidt, jak imię i nazwisko wskazuje, jest to Rosjanin, który rysuje obecnie komiksowe przygody Zielonej Strzały z edycji Odrodzenia. Kto dalej? Ingo Rumling, Malcolm Max. Gracia La Padula i Tony Sandoval, autorzy Niewidzialnego Echa, też się pojawią. Mocno trzymam kciuki, żeby się pojawili. Bardzo, zawsze. Tonego Sandovala zawsze jest miło też gościć. Trzeba było sprawdzić, jak się wymawia. Berliak? Oby. Sadboya? Także tak czy siak, jeśli to są tylko zagraniczni goście, to już jest ich bardzo dużo. Plus do tego dojdzie spotkanie pewnie z każdą z tych osób. Jeszcze będą jakieś prelekcje pomiędzy. Warsztaty, prawda, tam w tej strefie, legendarnej strefie z autografami. Znaczy ja cały czas mam taką ogromną nadzieję, tak po cichu liczę. Część z nich na pewno będzie siedzieć przy też stoiskach wydawców. Nie? Tak. W każdym razie ja tak po cichu liczę i pewnie teraz dużo osób mnie znienawidzi jeszcze bardziej, że Jim Lee jednak nie będzie miał okazji podpisywać czy komiksów, czy tam rysować jakieś rysunki, bo mam takie dziwne wrażenie. Jim Lee od paru lat nie rysuje na konwentach. No ale no to chociażby, żeby nie było tak, że... Takiej sytuacji, że jest Jim Lee i do niego milion osób w kolejce, a obok siedzą te wszystkie nazwiska, które wymieniliśmy i tam wiesz ktoś... Mega spoko, to obskoczymy wszystkich innych. No dla nas spoko, myślę, że dla tych twórców byłoby troszkę mniej spoko. A myślę, że wiesz, że i tak się znaczy. To, że dużo osób zostanie przyciągniętych przez postać Jima Lee, nie ma się co dziwić. Natomiast... Nie ograniczajmy się tylko do Jima Lee. No dokładnie, natomiast kto ma docenić pozostałych, ten doceni pozostałych. No i Rosiński, to jak zawsze, nie? Natomiast całą resztą trzeba też zwrócić uwagę, że publiczność MF-ki to też w wielu przypadkach tacy, kurczę, jakby to powiedzieć, czytelnicy komiksu po prostu, którzy nie siedzą w tym temacie, tylko po prostu lubią komiks, więc jadą na imprezę związaną z komiksem, co jest całkowicie normalne, bo no, nie każdy wpada w to środowisko głębiej. Forumowo-grupowo-facebookowe, tak? Ta, no to ja w ogóle, ale jeśli o to chodzi. Natomiast no to jest chyba, po angielsku to się nazywa star power.
coś takiego, co nazwiska, które przyciągają. I no, Jimmy Lee jest nazwiskiem, które no, każdy kojarzy, nie? Tak. Nieważne, czy teraz, czy wychowywał się na semikach i tym bardziej kojarzy Jimmy Lee. No, jego styl rysowania też się nie zmienił od tego czasu specjalnie, ale co zrobić? Podobał mi się taki dowcip, który pojawił się gdzieś właśnie na jednej z grup facebookowych, że przyjdzie Jim Lee, będzie podpisywał komiksy, wiesz, promował DC Odrodzenie, a co drugi do niego podejdzie Six-Man z Steve'em Semika. Ale to, no cóż, może się tak zdarzyć. Hasz jeszcze wyszedł. Tak, są też, pojawiły się takie głosy, że ktoś przyniesie All-Star Batman i Robin i go tam czaśnie tym komiksem, ale ja tam mówię, że to nie jest jego wina, że ten komiks był taki, jaki był. Miał narysować, rozkładówka miał narysować. Z Batcave'em była zarobista. Dokładnie. Natomiast przejdźmy już może dalej. W każdym razie, tak podsumowując, czekamy jeszcze na nazwiska polskich twórców. Na pewno będzie też tych nazwisk masakrycznie dużo, więc no kurczę, zapowiada się mnóstwo rzeczy do robienia w tym roku w Łodzi. Super. Mhm. Natomiast wydawnictwo Egmont w minionym tygodniu, w mijającym tygodniu, zarzuciło nas informacjami, które dotyczą komiksów wydawanych w tym roku. Na przyszły rok plany zostaną ujawnione w Łodzi. Natomiast sporo z tych newsów okazało się być bardzo ciekawymi informacjami. Tutaj nie będziemy wszystkie po kolei omawiać, ponieważ skupimy się na tych najciekawszych dla nas. Nierzadko w cudzysłowie, bo chciałbym zacząć od DC Odrodzenie, o tym newsie, co po prostu tutaj bardziej tak w ramach fun faktu niż faktycznego zainteresowania z mojej strony, ponieważ w newsie, który zwiastuje przybycie Odrodzenia we wrześniu, właśnie podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, pojawił się fragment, który zszokował parę osób, mianowicie, że komiksy z nowego uniwersum będą sprzedawane także w salonach Empik w wariancie okładkowym. Mhm. Niesamowite, nie? Ktoś wpadł na to, że... Ktoś chyba nigdy nie widział preordera, gdzie Żółwie Ninja mają 16 różnych okładek w zależności od tego, kto jest sprzedawcą. Znaczy nie, wiesz, generalnie o co mi chodzi w związku z tym newsem? Ta równolegle dostępna, limitowana... To znaczy, mi nie chodzi oczywiście o... Nie nabijam się z decyzji, że ktoś będzie miał wariantową okładkę, tylko z reakcji, że no co, kup tam, jak chcesz mieć tą okładkę, rany. Przecież nikt ci nie każe mieć obu. No jak chcesz mieć obu, to kup oba. No. Gdy przeczytałem tego newsa pierwszy raz, spodziewałem się absolutnie jakiejś potężnego kauszkwału, jak to się teraz ładnie mówi. W każdym razie ujawniono, że w salonach Empik będzie dostępna limitowana specjalna wersja ze srebrnymi okładkami tych pierwszych tomów. Tutaj ten news jest taki... Znaczy, rysunek będzie ten sam, tylko będzie srebrny? No właśnie, chciałem powiedzieć, że news jest taki bardzo lakoniczny, ponieważ w chwili obecnej nie wiemy, czy to jak dokładnie ta okładka będzie wyglądać. Może się skończyć tak, że po prostu te paski u góry i na dole będą srebrne, a nie niebieskie i taka różnica, nie? Nie ujawniono w każdym razie, jak te okładki będą wyglądać w chwili obecnej, gdy to nagrywamy. Nie ujawniono także, czy to będzie w tej samej cenie, co podstawowa wersja, najprawdopodobniej tak. No ale oczywiście musiało... Jakby się ceną różniło, to już byłoby trochę dziwne. Musiało się trochę zagotować u co niektórych i oczywiście wiesz, że jak to, że w Empiku, że przecież powinno być wszędzie, bla bla bla, tak w ogóle po co, tępy skok na kasę, bla bla bla, no... No ręce opadają, jak się czytało te komentarze, bo tutaj no naprawdę może to być szokujące dla co niektórych. Wydawnictwa komiksowe wydają komiksy po to, żeby zarabiać. Nie hobbystycznie, nie dla wolontariatu. One... No, niektóre wydawnictwa chyba wydają hobbystycznie. Ale to na pewno nie Egmont. Nie chodzi mi o Egmont, chodzi mi o coś innego. I ma związek z serią, o której wspominałem, że ma dużo okładek. Dobrze. W każdym bądź razie no, szokujące jest naprawdę to, że niektórzy nie dostrzegają w tym, że faktycznie wydanie limitowanej okładki dostępnej tylko w Empiku no jest skokiem na kasę. No oczywiście, że jest, ale co z tego? No wydawanie 8 serii ze Spider-Manem naraz w Stanach to też jest skok na kasę, bo... I jakoś nikt tam nie płacze o to. Lecz pewnie ktoś płacze, wiesz, zawsze się znajdzie jakiś fan komiksu. Tak, fan komiksu, nieczytelnik. Dokładnie.
Ja tak pamiętam, co mam nie pamiętać 3 dni temu, jak o tym myślałem, prawda? Bo po prostu najprawdopodobniej te limitowane okładki będą dotyczyły wszystkich serii, które się ukażą, ale tylko tych pierwszych tomów. Natomiast równie dobrze może się okazać, że to chodzi tylko o wrześniowe rzeczy. Przy czym to by było troszkę bez sensu, ale tak jak mówię, nie wiadomo jeszcze na chwilę obecną za dużo na ten temat. I tak sobie pomyślałem, że tego Supermana, czyli jedną z dwóch, z trzech rzeczy z odrodzenia, które w sumie chciałbym sobie kupić, to Supermana sobie może nawet sprawię w tym wariancie, o tak, bo mogę, bo chcę. I co, no dołożę Egmontowi taki skok na kasę robią, no to dorzucę im te 6 zł, nie? I to jest kolejna sprawa, że zakładając, że wersja okładkowa limitowana będzie w tej samej cenie co podstawa, no to wiadomo, rzeczy za 39,99 w tych dyskontach sprzedażowych są za 28-26 zł różnie, czyli ale taniutko bardzo. Natomiast rzeczy w Empiku, no jeżeli ktoś pójdzie do Empiku i kupi z półki, no to płaci okładkową cenę. No która i już jest, kiedyś nie było. Dokładnie. Aczkolwiek jeżeli te warianty byłyby dostępne w sklepie Empiku internetowym, to tam są rabaty rzędu 15-20% różnie. Więc tak naprawdę niektórzy płaczą o 6 zł różnicy ceny okładkowej. Za limitowaną wersję, która jest, no, skoro jest limitowana, to będzie jej dużo mniej niż tej podstawowej, więc jest to taki fajna rzecz, jak sądzę, dla kolekcjonerów. Wiesz, jak to jest z limitowanymi rzeczami, kolekcjonerzy, boże, najgorsze na świecie. Ale, no tak, ale dla nich też się komiksy wydaje. Ja nie, wiesz, nabijam się, a mam nieodpakowane Justice League z New 52. Tak, a ja, to jest trochę hipokryzja z mojej strony. A ja Ryszarda i Mariana w cieniu niedobra. Tak, no. Też mam nieodpakowanego. I bardzo podejrzewam, że jest pusty w środku i tam nic nie ma, ale... To by było w stylu Buzz Grolli. Tak, to byłby numer stulecia. Natomiast co chciałem powiedzieć, wiesz, jak to jest z limitowanymi seriami w Polsce czasem, że coś się nazywa limitowana seria, jest przez 5 lat dostępne w sklepie. Dokładnie. Natomiast jak coś było fajne, jak jabłkowe Prince Polo, to było przez rok i go nie ma. No, ale to i tak, jak rok limitowana edycja, to też dość długo. No tak, ale to było, ja bardzo lubiłem jabłkowe Prince Polo. No, biedny. No, stary. W każdym razie, jeszcze wracając do komiksów z Egmontu, chciałbym tylko powiedzieć, że w sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć. No wspaniale. Nic mądrego. Ogólnie, w dupie kupcie tą okładkę, która się wam będzie podobać. Nie, chodzi mi o to, że fajne jest to, że pomijając te narzekania i takie tam pierdoły, dla mnie to, że Egmont idzie w te okładki limitowane dostępne dla Egmontu, przede wszystkim jest sygnałem tego, że nasz rynek się rozwinął na tyle, by ktoś wpadł w ogóle na taki pomysł, żeby pójść, wiesz, aż tak mocno. Było coś w kioskach, co miało wariant. Tak, tak, ale wiesz, bo były owszem te warianty okładkowe już dostępne właśnie typu Konstrukt, typu Biały Orzeł, typu Lis z Solinvictusa i parę innych rzeczy, ale to były właśnie przede wszystkim polskie zeszytówki, które no, nie miały szans się przebić jakoś szczególnie mocno. No, Konstrukt próbował, nie wyszło. Właśnie te Jany Hardy, Jan Hardy też ma chyba jakieś warianty okładkowe, więc te warianty okładkowe są, tylko po prostu na taką skalę jeszcze nikt w to nie poszedł, przynajmniej od czasu 50 numeru Spidermana z Steve'em Semika. I mnie to cieszy, że coś takiego się dzieje i to jest fajny znak. No przecież nie musimy, nikt nikogo nie zmusza kupić, prawda, obu okładek, czy kupić tylko limitowaną. Kupicie taką, jaką chcecie. I tyle, no i o co tutaj kruszyć kopię, prawda? No, a tymczasem kolejny news. Co my tutaj mamy? 70 lat Sknerusa Makwacza Egmont postanowił uczcić. 70? 70. Tak, na stronie Egmontu na początku się pojawiła informacja o 50-leciu, ale została poprawiona, bo był to błąd. W chwili obecnej tutaj już widzisz. Tak, bardzo ładnie. Jest 70 lat i co w związku z tym? Zostanie wznowiony najlepszy komiks. No tak. Fajnie, idziemy, no to lecimy dalej. Życie i czasy Sknerusa Makwacza zostaną wznowione. Wspaniale. Tutaj wielki ukłon i szacun i jednocześnie odrobina przerażenia dla Centrum Komiksów Disneya, które wyśledziło ten norweski komiks. Ja jestem pod wielkim wrażeniem pokładów wiedzy. Tak, tak. Która mnie to aż przeraża w pewnym sensie. Wylewa się z Centrum Komiksów Disneya, moje dozgonne
propsy i podziw, bo wyśledzić norweskie wydanie, na którym bazuje polskie wydanie, to jest wyższa szkoła i wyższe oddanie dla tego komiksu i powinniście polubić, bo stanowczo za mało zdecydowanie lajeczków. Tak, jest tam za mało lajeczków. W każdym razie Życie i czasy Sknerusa Makwacza zostaną wznowione w grudniu tego roku. Będzie to twarda oprawa. Tak, chyba tak. Tak? No oby. W każdym razie... To jest album za stówę, stary. To musi no ale to jest 450 stron. I tak wierzę, że twarda. Ja też tak sądzę, że twarda, bo Egmont leci w twarde teraz bardzo mocno. Takie, godnie. Tak, godne wydania. Tutaj to nie będzie pełne wydanie, znaczy Życie i czasy Sknerusa Makwacza będą pełne. Tylko dodatki się troszkę pozmieniały i tutaj właśnie, jeżeli chcecie wiedzieć, które, odsyłamy na Centrum Komiksów Disneya, tam się dowiecie wszystkiego. My się cieszymy, my się jaramy jak cholera. No dokładnie. No mam nadzieję, Ty masz jeszcze stare wydanie? No nie, moje się rozleciało już dawno. To jak kupimy, ja jeszcze mam i to jest dla mnie bardzo ważny komiks, dlatego że w przedpokoju, tam obok mojego pokoju, gdzie kiedyś miałem pokój, mieliśmy zbiornik taki wyrównawczy do wody i kiedyś piec centralny za mocno przygrzał i jak nie było nas w domu, to wywalił, wiesz, nadmiar wody, żeby tam w kaloryfery nie poszło. Aha. I mi zalało moje komiksy. I mi też zalało Sknerusa, który leżał przy łóżku, ponieważ był non-stop czytany. Ale przeżył. I jest co prawda, 16 razy zwiększyła się jego objętość przez to, że kartki od wody rozeszły się, ale no cały czas go mam. I powiem ci, że jak sobie już kupisz, to ci pożyczę płytę, bo mam kupiony ten na CD oficjalny soundtrack do Życia i czasów Sknerusa Makwacza, okay, który skomponował, nie pamiętam nazwiska, założyciel Nightwisha. I piękny album i bardzo fajnie się go słucha czytając. Kozak opcja. Polecam wam, gdzieś tam w Polsce da się go dostać. Byłoby super, jakby widziałem był wczoraj tam, na... jakby był w opcji do domówienia do tego. Widziałem na prosto z kadru, że ktoś wrzucił, że ma go na placku, w sensie na winylu i mega szacunek. Wow, i muszę się skontaktować i dowiedzieć, skąd go ma na wosku, bo chętnie bym sobie tam go kupił. Bardzo się cieszę z wydania Sknerusa. Tak, Don Rosa jest mistrzem, a to chyba jest jeden z najlepszych, jeśli w ogóle nie najlepszy komiks z tego świata. Myślę, chyba że... najbardziej też rozpowszechniony, wiesz, tak. Bo później wchodzimy już raczej w to, czy ktoś wolałby coś Karla Barksa, czy może Dona Rosy. Natomiast jest to taki turboklasyk. Turboklasyk. Tak, i to jest bardzo dobre określenie, więc zbierajcie w grudniu na prezent sobie na święta, albo pomówcie. No, albo zróbcie tak, jak mój znajomy zawsze robi, czyli daje komuś taki prezent, który chce od niego pożyczyć. I to jest rewelacja. Tak. Okay. Lecimy dalej. Co tam Egmont jeszcze zapowiedział? O, coś dla ciebie. Bardziej dla ciebie też, bo ty nie masz. No tak, ale ty się bardziej jarasz. Ja się bardziej jaram. Wraca Hellboy, który będzie w dodrukach, które z okładki wyglądają jak Library Edition. Ale w klasycznym amerykańskim formacie tak zostało już podane. Tak, więc to raczej nie będzie pełne Library, chyba tylko zawartość będzie może. A szkoda, bo chociaż pewnie by kosztował kosmiczne pieniądze. Tak czy siak, nieważne. Będziecie mieli dwa tomy Hellboya w jednym, co się sprawdziło przy Skalpie i przy Punisherach. Przy Y-ku. I będzie się sprawdzał dalej. Tak, bo to jest fajne, bo masz dwa tomy. Patrząc na zapowiedzi Daredevila czy Wolverine'a, o których tutaj w sumie nie wspomnimy, ale tak, takie też tak, były. Tak, zapomnijcie, że o tym mówiliśmy. No to bardzo cieszę, bo zebrać te stare Hellboye nie jest tak łatwo, a część z nich jest w takim stanie, że szkoda gadać. No teraz oczywiście typowy łowca kałuszkwałów, oczywiście już były głosy, to po co 2 lata temu wznowiono ten pierwszy tom, nie? A cóż, no to znowu będzie wznowione, no i co? Deal with it. Dokładnie. A oprócz tego wróci też BBPO. Tak, po polsku BBPO. I to też będą takie większe wydania z BCT, 400 parę stron z tego, co widziałem. I na razie
kurczę, jak tam było z tym pierwszym tomem, on zbierał jakiś okres czasowy z tego, jak się formowało biuro. 1946, 1948, taki jest nawet podtytuł tego pierwszego tomu. I tutaj... Bo później pamiętam, że Przemek Pawełek zrobił świetne możliwości, w co Egmont może pójść i że to albo byłyby te... Plaga Żab. Albo Plaga Żab, albo jakby to były zebrane, te, które się w sumie nigdy nie ukazały w Polsce, te Hellboy and BPRD i tam sumie, rocznikowo były. W sumie świeża rzecz, nie? Taka... No ona już trochę wychodzi, ale no, no tak. Co nie wydadzą i tak super, bo Hellboy zawsze spoko. Na powrót BPPO no, czekaliśmy długo. Mega długo, bo były tylko dawno temu, ponad 10 lat temu. Jak film był? No to ponad 10 lat temu były trzy tomy wydane, takie dość cieniutkie, bo one tam były chyba po trzy zeszyty. To były jeszcze wtedy te czasy, kiedy tak się wydawało. Znaczy pamiętam, ten ostatni tom był chyba trochę grubszy i on też kosztował odpowiednio więcej. Pewnie się sprzedał w ilości, nie wiem, dwóch sztuk, z czego jedna recenzencka, więc no, to BPPO trochę nam spadło wtedy. Trochę spadło, w ogóle spadło z oferty Egmontu, teraz wraca i cieszymy się jak najbardziej. A jak już jesteśmy w klimatach Hellboya, to dwie informacje. Pierwsza jest taka, że Mike Mignola w wywiadzie powiedział, że w sumie to już chyba rozkminił, jak skończyć BBPO. Nie powiedział, że ono się teraz skończy, ale że ma pomysł na w końcu zakończenie całej serii. A tam jest mnóstwo rzeczy do domknięcia, więc tym bardziej jest to ciekawe. A druga rzecz jest taka, że Mila Jovovich jest w bardzo zaawansowanych rozmowach, żeby być główną panią, złodupczynią w nadchodzącym filmie z Hellboya. Tam był podany tytuł Hellboy and the Rise of the Blood Queen. No tutaj ten podtytuł to raz spadał, raz wracał, jest tak. Dokładnie. Sobie nie wiadomo, to się jeszcze może zmienić. Ale tak czy siak lubię Milę Jovovich i no Resident Evil był do dupy, ale lubię Milę Jovovich. Jedynka była spoko. Tak, jedynka była spoko faktycznie. I ale tyle. Piąty element też był spoko. Natomiast o Luke'u Bessonie sobie za chwilę porozmawiamy. Otóż to. Kolejny news i tutaj już lecimy w rzeczy z Egmontu. Ale to tak, kolejny news z Egmontu, ale tym razem rzecz taka nie stricte amerykańska. Tak, wznowienie, ale też wznowienie i też wznowienie klasyka, który jest nie do dostania w komplecie. Tak, Black Sad. I też się cieszę. Też jak najbardziej. Chociaż tutaj jest taka ciekawostka, ponieważ została podana informacja, że w grudniu tego roku będzie wznowiona ta seria i najpierw będzie wydany tom pierwszy, drugi i czwarty. Bo tak. W sumie nie wiem dlaczego, no ale na pewno Egmont nie robi tego przypadkowo. Jakiś plan w tym może jest. Może trzeci się odblokuje, jak kupisz wszystkie. O, może tak. Wiem, że patrząc na komentarze na jednej z grup facebookowych, tam zauważyłem, że trzeci tom jest właśnie tym najbardziej niedostępnym ze wszystkich, więc w sumie nie wiem dlaczego tak jest. No ale tak, Black Sad. Czytałem pierwszy tom lata temu i bardzo chciałem sięgnąć po kolejne, ale już ich nigdzie nie było, więc cieszy mnie również to wznowienie. Tutaj nie zostało podane w tym newsie za dokładnie jaka to będzie forma wydawnicza. No, trzy tomy już zostały zapowiedziane, więc to pewnie będzie wznowienie takie jednotomowe. No, zapewne twarda oprawa. Tak przynajmniej przypuszczam, ale nie zostało to podane jeszcze dokładnie, ani cena, ani data publikacji, tylko że w tym roku, w grudniu, jest informacja, no to w grudniu pierwszy tom, w ogóle w grudniu coraz większa oferta Egmontu się zaczyna robić i coraz więcej rzeczy, które chce się kupić tak naprawdę. No to jest taki kolejny news, który cieszy jak najbardziej. Fajne jest to, że Egmont właśnie patrzy, co tam się kończy, co jest niedostępne już od dłuższego czasu i co w sumie mogliby. Vertigo się kończy powoli w Egmoncie. Tak, mamy nadzieję, że we Włodzi zostanie ogłoszone, co dalej. Tutaj też właśnie Przemek Pawełek tam spekuluje, co tam może być. Ja mocno trzymam kciuki na przykład dla Stona, bo i byłoby fajnie. Też byłoby fajnie, ale ekstremalnie też trzymam za Transmetropolitana. No to też by było spoko. Albo może właśnie, no powtarzamy no, te rzeczy, które... Jeśli wydadzą coś z Vertigo, to raczej to będzie coś dobrego, bo raczej nie wydadzą nic ze współczesnego Vertigo. Tak, trzymam. Czekaj,
Sheriff of Babel? Babylon. Babylon, nie Babel? Babylon, to było fajne. Mhm. Nadrobiłem sobie po twoim poleceniu. Mhm. No i cieszy mnie to, że ci się spodobało. Tak, i tak, no i Tom King, czyli scenarzysta Batmana, no to też mogłoby być, ale tak, zobaczymy. Mamy nadzieję, że zobaczymy w Łodzi, co tam się okaże. Mhm. Sweet Tooth'a mogliby wydać, to jest dobry komiks. Owszem. I Unknown Soldier w dwóch tomach by się zamknęli. Albo w jednym nawet, jakby się postarali. Owszem. Dobrze, nie spekulujmy, zobaczymy, co tam będzie dalej. Dokładnie. Black Sad cieszy wznowienie. I cóż, i czekamy na grudzień coraz mocniej, coraz bardziej. Dokładnie. Teraz jeszcze chcieliśmy złożyć gratulacje dla Macieja Kura i Piotra Bednarczyka, dlatego że ich historia z komiksu Lil i Put, a właściwie historia Plusk, trafiła do podręcznika języka polskiego Między Nami dla klasy 7 Nowej Szkoły Podstawowej. Gratulacje, bycie w podręczniku to chyba, wydaje mi się, że bardzo nobilitująca rzecz. I oczywiście tutaj znowu trzeba wspomnieć o komentarzu Radosława z Centrum Komiksów Disneya, który przypomina, że ogólnie dużo komiksowych rzeczy się pojawia w podręcznikach z tegoż wydawnictwa. I no to cieszy, że tych komiksów jest coraz więcej w podręcznikach. Mhm. Natomiast kolejny taki news, ale to tylko zostanie tak dosłownie 30 sekund wspomniane. Na facebookowej stronie Dodatki w kiosku pojawiła się informacja, że już wkrótce ruszy kolekcja komiksów Conana, o której było wspominane podczas lubelskich spotkań z komiksem, że tam Robert Lipski tłumacz powiedział, że przetłumaczył 4 pierwsze tomy, więc już było wiadomo, że to w końcu ruszy. Teraz pojawiła się kolejna informacja. Nie wiadomo dokładnie, kiedy to ruszy, ale no skoro na dodatkach w kiosku się pojawiła notka. Gdy pojawiła się notka o wielkiej kolekcji komiksów DC, to była kwestia 2 tygodni. Więc tutaj przypuszczam, że też już sierpień, końcówka, wrzesień, myślę, że pierwszy tom powinien być w kioskach. Czy będę sięgał? Myślę, że po pierwszy tom sięgnę raczej na pewno, a później się zobaczy. Mhm. To co zostało tam pokazane. Może tym razem wymyślimy te naklejki do zasłaniania panoramy. Zaprojektujemy i zrobimy. No byłoby spoko. W każdym razie to, co zostało tam ujawnione, to że pierwszy tom ma mieć cenę okładkową 10 zł, czyli o 5 zł mniej niż wielka kolekcja komiksów DC czy Marvela, więc jest jakaś nadzieja, że kolejne tomy też będą odrobinę tańsze, ale tak jak mówimy, to się jeszcze wszystko okaże, gdy będzie oficjalna informacja. No to co? Aha, zagranica jeszcze. Zapomniałem o tym. Jeden szybki news. Netflix wykupił Millarworld. Wydawnictwo. Tutaj się tak trochę nabijam, bo gdy pojawiła się ta informacja, to momentalnie wszystkie serwisy zaczęły donosić o tym, że Netflix wykupił wydawnictwo Millarworld, chociaż nie ma czegoś takiego jak wydawnictwo Millarworld. To jest autorskie studio produkujące komiksy, ale ich nie wydające. No i cóż, news jest. Nic nowego, Millarworld głównie robi scenariusze pisane pod adaptację i chyba ich nie kończy, dopóki ktoś ich nie zekranizuje. Dokładnie tak. Właśnie to jest też taka zabawna rzecz, bo Netflix wykupił ten Millarworld. A Disney powiedział, że odchodzi od Netflixa, więc no elo. W każdym razie ten news też był taki napisany, że niby wszystko wiecie, a tak naprawdę nic nie wiecie, no bo tak. Została tam ujawniona informacja, że przyszłe projekty komiksowe Millara będą publikowane przez Netflix. No szczerze wątpię, czy Netflix założy specjalnie wydawnictwo komiksowe po to, żeby publikować 1,5 komiksu rocznie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że Netflix wykupił Millarworld pewnie po to też, żeby ekranizować te jego projekty. Tylko kurczę, na CBR-ze było podane, że 85% komiksów Millara jest już w jakiejś fazie produkcji, ekranizacji przez... To może przyszłe. Przez wszystkich, nie? No, czy Netflix by tak odważnie poszedł, wiesz, że zrób nam coś fajnego, nie? Nie wiem, no ale wiesz, zobacz, ile rzeczy się zmieniło, bo na przykład Disney powiedział, że zakłada własny serwis streamingowy chyba tam w 2019 roku. I no to ciekawe, oznacza... co się stanie z tymi Netflixowymi serialami typu Daredevil, nie? No. Ciekawe, jeszcze nie wiem. Plus jeszcze zobacz, ile rzeczy zniknie z Netflixa, bo znikną filmy Marvela, znikną zapewne Gwiezdne Wojny i pewno. Wszystko, co należy do Disneya, czyli bardzo dużo rzeczy. Dokładnie. I jeszcze ostatnio studio to filmowe Amazonu podpisało kontrakt z tym, ze Skybound'em.
A, to też jest licencja. Na realizację tego, więc... Tak, bo Skybound też ostatnio podpisał jakiś kontrakt na robienie książek na podstawie, wiesz, komiksów i rzeczy, które robią, więc tutaj oni tam podpisują. A Amazon ma Kindle. Spoko. Więc może to też z tym będzie związane. W każdym razie wykupienie przez Netflix Miller Worldu jest faktem i to jest chyba jedyny fakt, który możemy już tak powiedzieć na 100%, bo co z tego dalej będzie, to dopiero się okaże. Bardzo mnie bawiło to, jak Mark Miller oczywiście musiał połechtać swoje wybujałe ego i powiedział, że to jest trzecia w historii tak wielka transakcja i przyrównał tym samym swoje studio mające 10 komiksów na krzyż do wykupienia Marvela przez Disneya czy DC przez Warnera, ale no cóż, kto bogatemu zabroni, prawda? Albo Skype'a przez Microsoft. Jezus. No, to jest typowy Mark Miller, wiesz, wszystkie jego komiksy odmieniają świat i są zupełnie nową jakością, chociaż są jakie są. Ale zobaczymy, co Netflix z tym zrobi. Na pewno, no przypuszczam, że pojawią się właśnie jakieś seriale, czy też nie autorskie filmy, tylko pełnometrażowe filmy Netflixowe z projektami Millera. Pewnie się będziemy interesować, co dalej. No, zwłaszcza ty, bo jesteś przecież arcywrogiem Marka Millera. No, ale... No tak. Ale interesować się mogę, prawda? Jak najbardziej. Okay, więc... No to co, tam byłeś w kinie na Valeriana? No coś tam widziałem, zdaje się. Tam... Też byłem. Tak, byliśmy na Valerianie i... To co, przechodzimy do części oczywiście spoilerowej, tak? Aha, myślałem, że przechodzimy do Atomic Blonde, bo nie chce nam się rozmawiać o Valerianie. Najpierw polecimy o Valerianie. Ładne kostiumy. No, fajne wymyślone efekty. Postacie. Fajne efekty. Szkoda, że nie było fabuły. No, zapomniał ktoś dopisać. No. Dobra, ale tak podsumowując, bo pewnie tam coś wejdziemy trochę mocniej w ten film, więc pewnie będą spoilery. Jeżeli nie chcecie słuchać spoilerów, to sobie tam przewincie dalej. Ale w sumie słuchajcie, bo przynajmniej opowiemy wam, dlaczego nie warto iść na ten film. Bo ja uważam, że w sumie połowicznie to warto. Jest mega... To jest film, który... spełnia warunek bycia filmem kinowym, który mega dobrze ogląda się w piątek za darmo w telewizji i nie jest ci przykro, że zasnąłeś pod koniec. Aha. No nie, to ja z kolei mam taką wizję tego filmu, że fajnie jest go oglądać w kinie na wielkim ekranie, bo faktycznie robi wrażenie momentami, no tylko dlaczego kuźwa trzeba płacić za bilet? To jest taka moja refleksja. Ale dlaczego tak sądzimy? Z większością filmów trzeba płacić za bilet, ale to... Dlaczego tak sądzimy? Może. No bo są mega drętwe dialogi, są ekstremalnie drewniane. No, są tak drewniane, że niektórzy pewnie chcieliby je wyciąć. Ja mam... O Jezu, czekaj, napiję się troszeczkę. Taki suchar, prawie moja szkoła. Prawie twoja szkoła, uczy się od najlepszych. Znaczy no, dla mnie problemem tego filmu było podróż podróżami. Dla mnie problemem tego filmu było to, że o ile wizualnie naprawdę fajnie się prezentował i widać było, w co poszło te 200 milionów, czy ileś tam milionów dolarów, euro. Nawet nie wiem, ale trzeba też zwrócić uwagę, że on był finansowany jak film niezależny. Mhm. On sam organizował sponsorów i tak dalej i część była jego pieniędzy, nie tak, że mu Fox dał hajs, czy Warner, czy Disney, czy ktokolwiek. To jest jednak film europejski, jak mnie patrzysz. Film europejski zrobiony po amerykańsku. Mhm. I wydaje mi się, że zrobienie go w ten sposób... No, bo pomijając to, że nie jest najlepsze, ale jest też klapą finansową. I na rynku amerykańskim oczywiście. We Francji sobie poradził znakomicie, ale to jest wciąż kropla w morzu potrzeb. Tylko Francuzi znają Valeriana. No znaczy tak, wiesz, uogólniając mocno. No. Uogólniając tak, tylko że dla nich to jest jakiś bohater, nie? Mhm. Jakby powstał międzynarodowy film o kapitanie Żbiku, to... Pewnie też nie miałby u nas sukcesu, bo to przecież lewak był i w ogóle milicjant i jak tak można. Ale nie chodzi o to, że jak na film, który też miał podbić Amerykanów, to mu sporo rzeczy brakło. Mhm. Na przykład brakło mu aktorów. Bo tam dużo rzeczy brakło. Tak, ale chodzi o to, że
jak patrzysz na film, na który chcesz iść, to czasem to właśnie nazwiska cię ściągają na film. Mhm. I nie wiem, czy Luc Besson jest takim wielkim nazwiskiem dla Amerykanów. Właśnie nie jest. Wiesz, jakby już była na przykład produkcja Steven Spielberg. No to ma od razu albo milion widzów. No dokładnie, czy tam wiesz, film twórców, to tak jak się ściąga, wiesz, pracowałeś przy minionkach, to możesz robić cokolwiek i będziesz ściągał ludzi. Mhm. No aktorzy też trochę... No ale dobra, po kolei. Właśnie, aktorzy. Czyli główne role tutaj grali Dane DeHaan, czyli gość, który w niesamowitym Spider-Manie 2 grał Harry'ego Osborna. Mamy Cara Delevingne, o ile to dobrze czytam, czyli Delevingne, czyli byłą modelkę obecnie próbującą swoich sił w aktorstwie i na swoim koncie ma między innymi gibanie się w Suicide Squad w Legionie Samobójców przez 3/4 filmu. Ona tam nic nie robiła, tylko się gibała. Ty faktycznie ona tam tak, była. Była tą główną złą, wyobraź sobie. Z nią była najlepsza scena tego filmu. Kiedy ona kładzie rękę na blacie i ta ręka druga wychodzi pod spód, obraca ją i ona wtedy staje się już Enchantress. Aha, to jest najlepsza scena w tym filmie. Okej, dobra, to jest. Właśnie mógłbym tylko ją obejrzeć, byłbym, i nawet bym zapłacił te 14 zł, ale to... No. Mamy Clive'a Owena, który grał tam już, powiedzmy, tego głównego złego. A, no tak, dobra. No jest Rihanna. I jeżeli Rihanna jest najlepszą członkinią obsady, chociaż gra przez 5 minut i w połowie sceny jest niebieskim glutem, to już o czymś świadczy, prawda? O poziomie aktorstwa. Ale głos miała słabo podłożony, zauważyłeś? Tak. Było tak, jakby stała z tyłu i mówiła, o tak, tutaj, tak, to ja, zrób to tak, o, uderz go, wow. Aktorstwo głosowe. No ale i tak... Wspaniale. I tak pozostawiła po sobie dużo lepsze wrażenie niż główni bohaterowie. No bo umarła, no ale... Niż główni bohaterowie przez cały film. No i Ethan Hawke, który tam zagrał epizodyczną rolę, jeszcze parę innych nazwisk. Kosmicznego Alfonso. Dla mnie właśnie dużym problemem w tym filmie było to, że po pierwsze, para głównych aktorów, nie dość, że nie byli wcale jacyś rewelacyjni aktorsko, trudno też było po nich oczekiwać czegoś rewelacyjnego, ale nie mieli nic do zagrania i nic nie zagrali. Rozpisanie ich postaci było fatalne. I ja przez większość filmu miałem takie wrażenie, że Cara Delevingne została zatrudniona do tej roli, ponieważ ktoś przeczytał scenariusz i się kapnął, że potrzebujemy modelki, bo ona w co trzeciej scenie jest w co innego ubrana, prawda? I potrzebowali takiej, która się dobrze zaprezentuje w tych wszystkich ciuchach. I tutaj mam teorię, że jakiś dom mody prawdopodobnie dołożył sporo hajsu do tego filmu. Główny bohater, czyli Valerian, który... co scenę miota się w inną stronę i tak... Wiesz, co jest najgorsze w Valerianie? Jak strzela w ryj temu typowi pod koniec filmu, i który jest w sumie jego przełożonym i tak dalej, i później Delevingne mu mówi, no Valerian, to oddajemy im to. On mówi, nie mogę, jestem żołnierzem, gram zgodnie z zasadami. Tak, dlatego strzeliłem w ryj mojego przełożonego. Tak, ale w ogóle to była właśnie taki problem całego filmu, bo mamy początek nie tego filmu, gdzie w ogóle ten wątek miłosny to żygać się chciało, bo początek filmu, słuchaj, Laureline, kocham cię, okej, fajnie. No wyjdź za mnie, dobra, pomyślę, nie? Później 5 cent później, ej, pamiętasz, że cię kocham? No to no, w sumie pamiętam, spoko, to fajnie, to lecimy dalej, nie? I na końcu filmu, kocham cię, no okej, fajnie, wyjdź za mnie, okej, dobra, nie ma problemu, koniec wątku miłosnego. To aż się po prostu płakać chciało, jak to rozpisali. Wiesz, mamy pokazane to, że on jest tym kobieciarzem, ma tą listę swoich zdobyczy, nazwijmy to, ale to nie zostało w żaden sposób pokazane. Wiesz, po prostu przyjmujemy fakt, okej, dobra, i w żaden sposób to się później w tym filmie nie objawia. W ogóle jest dużo rzeczy, które tutaj trzeba przyjąć na słowo honoru, mi się rzuciło w oczy. Mi się dyplomacja rzuciła w oczy, ponieważ wejście na teren ludzi z dziwną głową, to nie wolno tam wchodzić, bo to byłoby złamanie dyplomatycznych wszystkich rzeczy. Natomiast zabicie im króla i, nie wiem, 60 członków Królewskiej Straży, która tam jest. No dobra, no co zrobić? Spoko. Trzeba było. Zdarzyło się, no dokładnie. W ogóle mi się rzuciła w oczy taka scena, jak oni... W ogóle
Bo ja byłem na tym filmie osobno, kumple, którzy też bardzo chcieli, byli osobno. Ja w piątek czy w czwartek tak sobie z nimi gadałem i zadawałem im pytania. Na zasadzie tego, czy osoba, która nie ma zielonego pojęcia o komiksie Valerian, w ogóle zrozumiała coś z tego filmu. I na pytanie, gdzie służyli Valerian i Loreline, nikt nie potrafił odpowiedzieć. Bo przez cały film ni cholery nie zostało podane, że okej, są żołnierzami, ale co to jest w ogóle? Agencja wywiadowcza, nie, jednostka antyterrorystyczna, szpiedzy, kurczę, nie wiadomo. Po prostu służą komuś. Mamy miasto tysiąca planet, wracają na to miasto, gdzie Loreline mówi, jesteśmy w domu, tam pada takie hasło, po czym komputer pokładowy tego ich statku zaczyna wyjaśniać im, gdzie w ogóle zaraz wylądują, tak jakby byli tam pierwszy raz. Tak, no wiadomo, że cała ta sekwencja miała za zadanie powiedzieć widzowi, czym jest miasto tysiąca planet, ale cała scena jest po prostu bezsensowna. To tak jakbyś, nie wiem, powiedział, a wracam do domu, a nagle, nie wiem, twój ojciec ci dzwoni i mówi, wiesz, no słuchaj, mieszkamy tu i tu, budynek wygląda tak i tak, ty mieszkasz tutaj, my mieszkamy pięterko wyżej, masz, nie wiem, pokój i kibel. I aha, fajnie, dzięki tato, nie? Tak to trochę wyglądało. Bardzo mi się nie podobało właśnie to, że mamy miasto tysiąca planet i ani jednego nie człowieka w tej służbie, w której służyli Valerian i Loreline. Tam nie było żadnego nie człowieka. Tam biegały sobie roboty, ale sami ludzie. Na mieście tysiąca planet, gdzie tam ileś tam tysięcy tych ras mieszka. Później jak było przedstawione właśnie, że zbliżacie się do miasta tysiąca planet i między innymi żyją tu tacy, żyją tu tacy, żyją tu tacy. Po czym jest scena pościgu i Valerian przebiega akurat przez te miejsca, w których pojawiają się te wspomniane wcześniej rasy. Swoją drogą też jak przebiega przez nie, to można by pomyśleć, że te rasy mają jakiś pokój 5 na 5 metrów, a nie więcej, bo przebiegnięcie przez dany świat zajmuje mu 3 sekundy. No i po prostu ta cała konstrukcja tego świata leży od początku do końca. I to mi się mega nie podobało. Nawet bardziej niż to, że bohaterowie są kompletnie bezpłciowi. No nie, no to dużo rzeczy w tym filmie leżało. No mi się oprócz kostiumów i tego, że te rasy fajnie wyglądały, no nic nie podobało tak naprawdę. Bo znaczy nic innego w tym filmie dla mnie też nie było. Albo taka scena, jak mają tego ostatniego przedstawiciela tej rasy reprodukującej rzeczy. No i Loreline wie, jak się z nim obchodzić, wie, że tam go naświetlić uranem, czy tam jakieś inne bzdety, które się pojawiły. Po czym są w tej jaskini parę scen później, znaczy jaskini w tej głębi, tej czerwonej strefie, latają sobie motylki i ona nie wie, że to jest pułapka. Chociaż wydaje się jeszcze trzy sceny wcześniej, że ona się zna na tej faunie i florze tamtejszej. Inna rzecz. Narzeka przez pół filmu Loreline na Valeriana, że jest taki niesubordynowany, nie słucha rozkazów. Po czym on mówi, że on słucha rozkazów. A ona mu mówi, ty głupi, taki owaki, weź złam rozkaz, nie? I on mówi, o dobra, okej. Okay. No i to kompletnie te zmiany ich zachowania nie mają sensu przez cały film. I trochę, jakby to powiedzieć, bo znam Valeriana komiksowego przez niecałego, dwa tomy opublikowane przez Taurus znam. Niestety nie miałem okazji tego dokończyć, bo dużo rzeczy wychodziło i to tam jakoś spadło na dalszy priorytet. Nigdy tego nie dokończyłem, więc nie znam całego komiksu. Ale ten komiks, który ma 50 lat, on powstawał w latach 70., więc no prawie 50 lat. Ale po dwóch tomach już się czuło, że te postacie są naprawdę bardzo wyraziste, fajne. Komiks się postarzał, no oczywiście to widać, ale wciąż widać po nim, dlaczego jest klasyką. Ten film przedstawia świat Valeriana w taki sposób, że można by pomyśleć, że w tym komiksie nic nie ma. To jest smutne. Więc na pewno nie zachęca do przeczytania komiksu. Tak, dokładnie tak. I to jest bardzo smutne. No więc no niestety dla mnie Valerian i Miasto Tysiąca Planet no broniło się efektami specjalnymi, bo to naprawdę fajnie wyglądało. No i w sumie tyle. No. Poszedłem do tego kina i wyszedłem bardzo, bardzo mocno zawiedziony. To nie jest tak, że to był najgorszy film świata, jaki w życiu widziałem i w ogóle. O mój Tylko Boże. Bardzo miałki film, tak, na który... I ogromny zawód. No trochę wszystkim. Strata czasu. Tak.
No cóż, na szczęście tego samego dnia jeszcze poszedłem na inny film i już mi się humor trochę poprawił. No ale... ja dzień później poszedłem na Atomic Blonde. Tak, ale jeszcze tak a propos Waleriana, muzyka. Tutaj też mam tylko takie mieszane uczucia, bo momentami były fajne podkłady muzyczne. No oczywiście, gdy pojawia się Rihanna, musi polecieć piosenka Rihanny i już mi się klimat w tym momencie trochę zaburzył. Ale to tylko takie luźne przemyślenie. Muzyka mi nie przeszkadza, tylko w tym jednym momencie. No, dla mnie strasznie szkoda, że ten film wyszedł jak wyszedł, bo trochę się spodziewałem, że jednak Luc Besson zrobi coś chociażby, no może nie na miarę Piątego Elementu, tylko coś chociażby zbliżonego poziomem, bo Piąty Element też był takim filmem, który sprzedawał dużo takich naiwności, ale sprzedawał to w sposób taki, że ten film się pamięta do dziś. Mhm. Bardzo miło się go wspomina. W Walerianie nic takiego nie ma. Wychodząc z kina to praktycznie się już tylko pamiętało to, że o mój Boże, jak oni to spartolili. Szkoda, naprawdę szkoda. Natomiast Atomic Blonde. Mhm. Oboje widzieliśmy. Tak. Ja jeszcze tego samego dnia właśnie bardzo się cieszę, że poszedłem po Walerianie, bo... Miałeś taki efekt świeżości. Tak. Ten humor mi się od razu poprawił. No ale cóż, ja się produkowałem o Walerianie bardziej. To ja się poprodukuję o Atomic Blonde. Tak, troszkę więcej. Dodatkowo mogę Atomic Blonde porównać z Coldest City, czyli z powieścią graficzną na podstawie... I tutaj muszę tylko jedno dopierdzieć, kurczę, o tym. Nie no, film się zaczyna, lecą sobie napisy początkowe i w końcu się pojawia Based on Graphic Novel by Anthony Johnston. Polski napis oparto na książce Antonego Johnstona. Ma grzbiet. No, tak, wiem, dobra, ale nie, dobra. Ukuło mnie to. Rozumiem. Natomiast... Podobał ci się Atomic Blonde? Podobał mi się. Mi też się podobał Atomic Blonde. Nie, że mi tam coś urwało, nie, że jakieś 10 na 10 zachwyty, ale nie żałuję, że poszedłem o. No też nie żałuję, bo był bardzo fajnie nakręcony. Bardzo mi się podobała kolorystyka w tym filmie. Podobało mi się to, że cały ten Berlin Wschodni, znaczy Berlin Wschodni w ogóle nie miał kolorów jak filmy Snydera, natomiast Berlin Zachodni miał jakieś te kolory, ale fajnie było pokazane, że Charlize Theron jak była ubrana zazwyczaj na czarno-biało, ale zawsze występowała w takim neonowym otoczeniu, jak była sama, to też mi się ten zabieg podobał. Jeśli chodzi o komiks, to jest o wiele spokojniejszy od filmu. W sensie jest ta intryga, która jest w filmie, natomiast nie ma tych wszystkich scen walki, które są. I po obejrzeniu tego filmu nie czułem tak, jakby to było tam wepchnięte na siłę. Miałem poczucie, że no tu faktycznie mogła być ta scena walki i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I to było w porządku. I podobał mi się realizm, znaczy no w cudzysłowie oczywiście, realizm tych scen walki, to uderzanie kuchenkami, jakieś dziwne, straszne rzeczy. I to, że ta broń nie była taka oczywista i że jak już się pojawiała broń palna, to raczej ktoś miał przerąbane, jeśli druga osoba miała broń palną. Ładnie wyreżyserowany profesor Xavier też bardzo fajnie zagrał brytyjskiego agenta. Specyficznie, na początku nie byłem pewien skąd pamiętam tą twarz, a później mnie olśniło. Bardzo fajnie to wyszło. Największe takie zmiany, oprócz tego, że są dodane wszystkie sceny walki, jeśli chodzi o komiks, zakończenie jest trochę inne. W sensie mógłby się film skończyć tak 5 minut wcześniej, zakończenie byłoby jak w komiksie. Największa taka zmiana, która mi się rzuciła w oczy, to że w filmie jest francuska Delphine, którą gra Sofia Boutella, którą bardzo lubię, widziałem ją w dwóch filmach, ale ją bardzo lubię. I ona jest mężczyzną w komiksie. Och, nie. I nie, naturalne mi się wydało ta zmiana. W sensie nie tak, że zakuła mnie w oczy. Wiedziałem, że w komiksie był to Francuz. Typowy Francuz z bronią pod poduszką. Natomiast tu była to kobieta. Jest jedna scena łóżkowa nawet. Spoiler.
O, nie. Ale czy mnie to raziło w żaden sposób? Bo jakby postać, którą zagrała Charlize Theron, sprawiała, że jej biseksualność jest jej częścią. Mhm. Po prostu. Więc to po prostu jest taki dodatek. I wydaje mi się, że jeśli ktoś na tym by opierał swoją recenzję filmu, to trochę słabo. Można to tak trochę nawiązać do Velvet Eda Brubakera. W sensie nie, że tam jakoś mi się kojarzyło z filmem mocno, tylko tam jest taka scena, gdzie Velvet właśnie się o aktach seksualnych wypowiada jako o totalnym elemencie pracy, prawda, szpiega, i że to zawsze jest fałszywe. Natomiast w tym filmie to tak, to, no, że to jest nieodłączny element pracy o szpiega, więc w takim sensie, że ta scena w tym filmie jest, najbardziej to nie mam wrażenia, że to jest takie jakieś wymuszone mega. Dokładnie, po prostu się tam pojawiła i była dobrze nakręcona. Więc to mi się podobało. Jeśli chcielibyście zobaczyć film, który jest taką 7, 8, mhm, jest naprawdę fajnym filmem, który warto zobaczyć, jeśli będziecie się dobrze na nim bawić. I to jest taki dla mnie... Ma fajną obsadę. Ma bardzo fajną obsadę. Ja prawdę mówiąc nie przyglądałem się wcześniej obsadzie, tylko wiedziałem Charlize Theron i James McAvoy, a tam jeszcze... Ja wiedziałem tylko Charlize Theron. Tam, że pojawił się Goodman, że Sofia Butela się pojawia, to miłe zaskoczenie. Til Schweiger. Jak zobaczyłem w napisach początkowych Til Schweiger, mówię, o, znam człowieka. Wreszcie przynajmniej jakiś Niemiec jest w tym filmie, prawda? Który jest Niemcem. No i on tam właśnie, on się, wiesz, Til Schweiger to był ten zegarmistrz, tak, on się pojawił w dwóch scenach, powiedział trzy zdania, tak na dobrą sprawę, ale był i miał fajną rolę, bo jednak się tego zegarmistrza zapamiętało po trzech wypowiedzianych zdaniach. No jest dużo fajnych rzeczy w tym filmie. To jest taki właśnie fajny thriller, fajna szpiegowska akcja. I kobiecy Jason Bourne, można powiedzieć, tak, jeśli chodzi o scenę walki. Jason Bourne, bo jak czytam kobiecy John Wick, to mnie normalnie, wiesz, skręca. Że nie zabili jej psa. No ale wiesz, chodzi o to, że wiesz, John Wick był filmem, gdzie non-stop była akcja totalna, prali się po ryjach, strzelanie, tego typu rzeczy, i to się fajnie oglądało. Na Atomic Blonde jest dużo tych spokojniejszych scen, jest dużo tej intrygi. No jest dużo walki, ale jest intryga. Tak, ale w Johnny Wicku była czysta zemsta i kopanie po ryjach. Dokładnie. Tak, co więc... bardzo doceniam, ale tak, nie jest John Wick. Tak, w żaden sposób, więc jak gdzieś się natraficie na zdanie, że Atomic Blonde to jest kobiecy John Wick, to nie jest kobiecy John Wick, to jest kobiecy Jason Bourne. Jak najbardziej. No jeśli już chcecie coś porównywać, że coś musi być kobiecym czymś, to jest po prostu... Dokładnie. Jest po prostu dobry szpiegowski film z główną rolą kobiecą. Z fajną scenografią, z fajnymi scenami walk, dużo fajnych rzeczy. Nie wybitny film, ale taki, że można pójść i się spokojnie odprężyć. I muzyka bardzo fajna. I komiks też polecamy. Dokładnie. Chociaż ja go jeszcze nie przeczytałem. Ale ja komiks polecam. Jest to powieść graficzna, więc też macie jedną pozycję. Onipress to wydało, w Polsce się nie ukazał z tego. Nie ukazał się. Nie. Jest jeszcze prequel do tego, który opowiada o tym, co robił David Percival, czyli ten główny brytyjski agent, który siedzi w Berlinie, wokół którego kręci się cała fabuła. A, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Coś, co było w komiksie, a nie było tego w filmie, a uważam za bardzo fajną rzecz. W filmie bardzo ważne było zdemaskowanie podwójnego agenta, który się nazywał Sachel. Natomiast w komiksie wiedzieli, że niby ktoś taki był, ale to trochę schodziło na drugi plan, bo najważniejsze było, że podejrzewali istnienie siatki Icemanów. I ci Icemani to byli agenci różnych wywiadów, którzy byli płatnymi zabójcami. I to też mogłoby być w filmie, natomiast jakby skupienie się na tym Sachelu do prowadzenia fabuły równie dobrze wyszło. Tak. No, a prequel opowiada o tym, co David Percival robił w Berlinie po przybyciu. Sam jeszcze nie czytałem, ale chętnie sobie ogarnę w niedługim czasie. Natomiast jeśli tak jeszcze a propos Antonego Johnstona, który jest twórcą komiksu The Coldest City, to ja tutaj tak bardzo chciałbym polecić jego tytuły, które znam, mianowicie The Fuse z Image'u, Codename Babuszka, które jest bardzo takie w klimacie Atomic Blonde czy The Coldest City, właściwie nawet bardziej w
w klimacie filmu niż komiksu. Jest bardziej akcyjna babuszka, nie? Niż Cold City. Tak, tutaj była też taka seria jak Umbral, ale ona niestety po 12 numerach spadła z oferty Image'u, ponieważ się nie sprzedawała najlepiej. Natomiast dla Oni Press Johnson stworzył jeszcze bardzo, bardzo długą serię, która się nazywała, kurczę, właśnie muszę to sprawdzić, bo zapomniałem, ale miała 50 numery i opowiadała o takim Wasteland, o postapokaliptycznym świecie, ale w takim bardzo nietypowym wydaniu. I też, przepraszam, bardzo, bardzo polecam, też wydawnictwo Oni, o wydawnictwie Oni powinniśmy kiedyś powiedzieć, bo też wydają dużo, dużo fajnych rzeczy. Chyba jedyną rzecz, którą z Oni recenzowaliśmy tutaj, o, raczej recenzowaliśmy, opowiadaliśmy, to był Barry Winn. Tak, to całkiem niedawno, w poprzednim odcinku, czy dwa odcinki temu. Jakoś tak. W każdym razie też warto zwrócić uwagę na tego autora i jak najbardziej też na ten film. Dokładnie. Natomiast przejdźmy dalej. Komiksiki. Komiksiki. Co to się ukazało ostatnio w takiego? A mucha wydała coś o drzewach. O drzewach. Okay. Znowu drzewa. Dokładnie. Podejrzane. No więc tak, skoro już wiemy, że ukazał się Gród, no to przechodzimy dalej. Ha, 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 taki żarcik. Nie, oczywiście chodziło o... Jezu, myślałem, że powiedziałeś Gród, tak Groot, jak Groot. G-R-U-D. A, nie, nie, nie. I myślę, co? A, taki suchar z rana. O 14, więc Wiedźmy. Scott Snyder i Jock. Jock Kozak. Komiks, który był mi znany już w oryginale, ponieważ go sobie kupiłem, jak tylko Witches się zaczęło ukazywać w Imidżu, po pierwszym numerze sobie powiedziałem, że choćby nie wiem co, sprawię sobie wydanie zbiorcze. Wydanie zbiorcze, przepraszam, $10 kosztuje, kosztowało, czemu więc nie. No i po jakimś czasie, no teraz jest dla mnie duży problem z kupowaniem wydań zbiorczych z Imidżu, bo cholera, połowa z nich się później okazuje po polsku i nie wiem co z tym. No tylko się cieszyć, nie? Nie wiem co z tym faktem zrobić. Ale tak, przejdźmy do Wiedźm wydania polskiego, wydawnictwo Mucha Comics. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy, gdy ten komiks mi wpadł w łapy, to było to, że on jest w formacie takim pseudo deluxe. To nie jest tam obwolutka, nie jest tam jakieś mega, mega bajeranckie wydanie. Ono jest po prostu wyższe, szersze. Jest w takim formacie zbliżonym do deluxa i to jest ciekawe rozwiązanie. Z tego, co mi powiedziano z wydawnictwa Mucha, to była decyzja portugalskiego wydziału wydawnictwa i w sumie została zaakceptowana. Będzie więcej takich tytułów tak wydanych. Podejrzewam, że to właśnie będą takie te jednostrzałowce typu zapowiedziane komiksy Millara, czy coś w ten deseń. To fajnie. Aczkolwiek no, Witches tam niedługo ma się ukazać kontynuacja w Stanach, więc to nie jest do końca jednotomówka. No, z komiksami Scotta Snydera, zwłaszcza po przerobieniu jego popisów w Batmanie z nowego DC Comics, no zawsze jest... Ja już nie mam I Believe in Scott Snyder, tak, niestety. Zawsze jest, przynajmniej dla mnie, jest taki problem, przy Amerykańskim Wampirze też się to w pewnym momencie zaczęło pojawiać, że Snyder bardzo fajnie zaczyna komiks, ale ni cholery nie ma pomysłu na dobre zakończenie. I strasznie się obawiam. Pamiętasz, kto pisał dodatkowe historie do Amerykańskiego Wampira? Tak, tak, no ale to spuśćmy zasłonę milczenia, prawda? To ma podobny problem moim zdaniem. W każdym razie z komiksu Snydera Black Mirror, Mroczne odbicie, miał początek, środek, koniec, wszystko było super. To jest chyba najlepsza historia, jaką Snyder napisał. A później praktycznie każda jego historia... Ale którą czytałem, którą Snyder napisał. A później praktycznie każda jego historia ma ten sam problem, że ta końcówka jest zła. Ale początek Batmana w New 52 mi się podobał. Tak. Właśnie tutaj chciałem powiedzieć, że... Do śmierci rodziny. Także patrząc po pojedynczych tomach, na przykład Trybunał Sów, no kozak, nie? Tylko, że wiesz, chodzi mi w kontekście całej serii, że świetnie zaczął Trybunałem Sów. Patrząc na te 52 numery, 10 tomów, to rzeczywiście początek super. Zaczął świetnie Trybunałem Sów, a skończył pojedynkiem Bat Króliko Transformera z Człowiekiem Kwiatkiem i to się już czytać nie dało, jak dla mnie. No, było nie najlepiej. No, było kiepsko. Ale Wiedźmy.
Wiedźmy, jednotomowa historia, bo była od razu zaplanowana ten story arc na 6 numerów, więc tutaj nie ma problemu, że historia się urywa w jakimś momencie i trzeba czekać 15 lat na kontynuację. To jest zwarta, zamknięta historia. Zaczyna się typowo bardzo. Mamy rodzinę, która się z powodu pewnych wydarzeń przeprowadza do innego miejsca. Tam się pojawiają te tytułowe wiedźmy. Mamy dużo... Bardzo ciekawe podejście do tych wiedźm. Tak, mamy dużo takich mocnych, krwawych scen. Taki, no zaczyna się typowo, ale im dalej w las, tym bardzo ciekawie się robi, bo i te... Im dalej w las, dobra. Nieświadomy żarcik. Tak jak powiedziałeś, no podejście do wiedźm, interpretacja kozacka. Zupełnie taka nowa, nowa, świeża. Nie mamy tutaj bab, wiesz, stojących przy kotle i gotujących. Być może jest to część jakichś wierzeń. Nie? No, też nie znamy całego folkloru, całego świata, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś wiedźm, które chowają się w tunelach pod ziemią. Ale bardzo fajne podejście. Te drzewa takie dość straszne, takie elementy, które mogą służyć moim zdaniem podtrzymywaniu klimatu, jak oczy w dziwnych miejscach, bo oczy w dziwnych miejscach są bardzo straszne. Zawsze, no. Właśnie tam jedna okładka z zeszytów, bodajże trzeci zeszyt właśnie z tym okiem na szyi. Jest takie, jest właśnie kozak. Dobrze, że Jock to rysował, bo to idealnie, jeszcze ten styl, gdzie Jock nakłada jeszcze te takie plamy. Znaczy, to już robił Matt Hollingsworth, kolorysta. To bo w dodatkach tam jest napisane, że to on nakładał te wszystkie właśnie efekty, ale no kurczę, widać było, że rysownik z kolorystą się mega dobrze dogadywali. Warstwa graficzna też kozacka. I w tym komiksie nawet jak jest jasno, to jest ciemno. No, mam takie wrażenie, że nawet jak jest, wiesz, dzień i tam są w szkole, i tak jest jakiś mrok taki ukrywający się w tych planszach. To Zack też... Snyder lubi to. No, w końcu te same nazwiska, nie? Tak, dokładnie. Już samą okładką można być kupiony, bo okładka jest też takim bardzo jokowym popisem. Ja tutaj właśnie tak chciałem powiedzieć, że wiedźmy też oprócz tego, że są horrorem komiksowym. Ja cały czas powtarzam, horror komiksowy nie jest coś, co ma straszyć, tylko jest czymś, co ma wywołać odpowiedni nastrój podczas czytania, takiego niepokoju, powiedziałbym. To jest taka opowieść grozy właśnie. Nie polega na gore, na flakach, krost i czy na próbie straszenia czytelnika, bo to się i tak nie udaje komiksom. Chyba, żebyś stary zrobił taki komiks, że otwierasz, a tu wyskakuje coś na ciebie z komiksu i zrobił taki jumpscare w komiksie. To byłoby coś. Znaczy kapałbyś pewnie to zauważył, bo byłoby grubsze w pewnym miejscu, ale no byłbym pod wrażeniem. Pomysł spoko, no. W każdym razie... Ale fakt faktem trzyma ten nastrój grozy. Tak, trzyma ten nastrój grozy, ale to też jest historia rodzinna i tutaj Snyder od tego nigdy nie krył, to jest taka... taka trochę terapia dla niego samego, ponieważ on nie mówił co dokładnie, ale jest w tym komiksie taki sporo wątków biograficznych, że same wiedźmy narodziły się w momencie jego terapii, którą musiał przechodzić i jest to tak, no kurczę. Najbardziej realistyczna rzecz, która tam jest, którą sobie mogę wyobrazić, to jest Scott Snyder, który siedzi pijany na diabelskim młynie. Tak. To jest... Natomiast reszta, składanie ofiar z ludzi, mam nadzieję, że... No tak, znaczy wiesz, wydaje mi się, że może ta relacja ojciec-córka i że... No i zawód, który córka może mieć w związku z ojcem. Tak, myślę, że to są właśnie te wątki, ale to też fajnie zostało wpisane w tą historię. Dużo rzeczy tutaj, które się pojawiają na drugim planie, w pewnym momencie zaczynają też mieć znaczenie i to jest fajne, że to jest wszystko tak fajnie zaplanowane. Jest zwięzłe, bo to jest jednak tylko 6 numerów, tam się nie czujesz wrażenia, że to pędzi przed siebie za szybko, bo tam Snyder się kapnął, że ma 10 numerów, 10 stron do końca i trzeba to szybciej tam przelecieć. Tylko jest właśnie cały czas utrzymane to fajne tempo. Jest to, co ja tak bardzo doceniam w tym komiksie, czyli ta końcówka, która nie zawodzi. Po prostu komiks się kończy w idealnym momencie, idealną sceną i ma się wrażenie, że no,
o to chodzi, nie? A nie, że tam jeszcze dorzucili coś, co psuło cały komiks. No jest świetnie zaplanowany, bo no to też nie zwalnia. Znaczy, zwalnia wtedy, kiedy powinien zwalniać, ale zaraz potem utrzymuje cię w tym takim napięciu. Plus nawet jakby, wiesz, wyciąć ten efekt paranormalny, znaczy efekt, te elementy paranormalne, które są w Wiedźmach, to już sama w sobie ma dużo mroku ta historia. Właśnie o tych, wiesz, problemach rodzinnych, czy o dość skomplikowanej relacji córki i, wiesz, jakiejś przeniesionej winie na kogoś, to już jest mroczne. A Wiedźmy tak naprawdę wydaje mi się, że są dodatkiem, że gdyby zamienił to na grzyby z Plutona, to u Lovecrafta było migo. Albo na właśnie promień z Saturna, który by dupnął. Jakby zmienił te... Wiedźmy świetnie tam pasowały przez jakby... No przez to, jak zostały wprowadzone. Natomiast też gdyby to było coś innego, ale tyczyło się tych samych problemów, które trapią tą rodzinę. Wciąż byłoby fajnie. Wciąż byłoby dobrze, bo Wiedźmy są tak naprawdę takim narzędziem wykonawczym tego zła, które drzemie w ludziach. Świetnie powiedział. Dziękuję. Ja jeszcze tak dopowiem tylko, że bardzo mnie cieszy to, że wydawnictwo Mucha przełożyło jeden do jednego wydanie zbiorcze amerykańskie, mianowicie wszystkie dodatki, które są w oryginale, są też w języku polskim. I nie kartkujcie dodatków, bo tam, tak, tam jest w szkicach dużo scen, tak, których... Dużo spoilerów, więc nie zaczynajcie od dodatków, bo możecie się troszeczkę przejechać. Ale właśnie tak, są te artykuły, kogo byś złożył w ofierze, które były w każdym zeszycie. Są właśnie szkice, jest pokazany etap powstawania poszczególnych planszy. Jest piękny rysunek Snydera, jak projektował Wiedźmę. Tak, tak, jest cudowny. No i generalnie tych dodatków tam też dość sporo jest, więc komiks, oprócz tego, że jest wyższy, szerszy niż standardowy, też jest dość gruby, bo tam jest chyba 160 czy 170 stron, nie powiem dokładnie ile. No jest dość gruby. Tak, ale jest to taka dość grubsza pozycja z wydawnictwa Mucha. I to, co mnie cieszy, to jest to, że ta cena okładkowa, chociaż jest wyższa niż standardowy komiks z Muchy, bo tam zdaje się jest 75 zł okładkowa, nie mylę się, ale wciąż jest bardzo atrakcyjną ceną, więc oczywiście tam wiadomo, jak kupicie w dyskontach czy na sklepie Muchy, to jest odpowiedni rabat, tam nie wiem, nawet poniżej 60 zł cena spada i to jest rewelacyjna cena. Jak za ten komiks, więc też tym bardziej kolejna rzecz, żeby kupić po prostu Wiedźmy. Mi się Wiedźmy mega podobały. Mam bardzo mocne obawy, że kontynuacja może być już mocno Snyderowa, bo właśnie tak jak wspomniałem, że komiks się kończy w świetnym momencie i obawiam się, że jakaś próba kontynuacji, która też się ma skupić właśnie na Sailor, jednej z bohaterek Wiedźm, to no, może już być taka sobie. Obym się mylił. W każdym razie jako taka pojedyncza historia Wiedźmy super. Jak najbardziej. Bardzo, bardzo fajna rzecz. I też dla mnie mogłaby się tu skończyć. Nie oczekiwałbym powrotu. Więc fajnie, że kolejna rzecz w ofercie Muchy, która po prostu jest taka mniej znana, ale bardzo fajna. Jest bardzo dobrą opowieścią grozy. Ja od siebie polecam. Krzysiek też. Ja również, jak najbardziej. Natomiast teraz tak chciałem przejść na chwilę, dosłownie na parę minutek, do Deadpool Classic z wydawnictwa Egmont. Skoro musisz. I tutaj dwa tomy już się ukazały. Z jakiegoś powodu na oba się skusiłem. Nie, no dobra, wiem z jakiego powodu. Pierwszy sobie sprawiłem ze względu na to, że chciałem zobaczyć, jak to bardzo jest złe. A drugi chciałem zobaczyć, chciałem mieć ze względu na to, że run Joe Kelly'ego i Deadpoolu kojarzę, pamiętam, z oryginałów. I mi się wtedy podobał bardzo. Więc chciałem sprawdzić na zasadzie zbliżonej, nie wiem, do Anihilacji, do Pani Shermax, czy po tych wszystkich latach dalej mi się to podoba. I powiem tak i tak. Pierwszy tom dalej jest fatalny, drugi tom dalej jest fajnym czytadłem, nie jest jakimś rewelacyjnym, porywającym komiksem, ale jest fajnym Deadpoolem, co już odróżnia go od większości innych Deadpooli, które mamy na naszym rynku. No. Właściwie od wszystkich. Bo Uncanny X-Force, gdzie też jest fajny Deadpool, dopiero się ukaże. Pierwszy tom Deadpool Classic to są miniserie, które dopiero były takim
rozruchem, badaniem rynku przez Marvela, czy ta postać się przyjmie. I na samym końcu jest pierwszy numer solowej serii, pisany właśnie przez Joe Kelly'ego. Więc generalnie, na początku jest zeszyt X-Force z debiutem Deadpoola. Mhm. Więc ten pierwszy tom jest tak, ten debiut Deadpoola, no to jest Fabian Nicieza i rysunki Roba Liefelda i typowe lata 90. w najgorszym wydaniu. Więc jest makabra. Później są dwie miniserie, które pisali całkiem fajni twórcy. Tam jedną z nich Mark Waid napisał. Ale to jest właśnie ten koszmar lat 90., bo mamy mało jakiejś interesującej fabuły, po prostu wiesz, flaki, krew, suche żarty, mnóstwo mięśni, bez sensu, to rozwałka w takim najgorszym superbohaterskim wydaniu. Ale to, co jest fajne dla fanów Deadpoola, a jest ich dość sporo, to jest ta okazja spojrzenia na to, jak ta postać ewoluowała przez te 20 lat. I faktycznie można zauważyć, że ludzie, którzy znają serię z Marvel Now, ludzie, którzy zakochali się w filmie, sięgną po Deadpool Classic, a tam tak, nie ma w ogóle Chimichanga, nie pada słowo przez cały tom, co jest takim znakiem rozpoznawczym Deadpoola. Jest bardziej spokojną postacią. On rzuca tymi żartami, ale to jest raczej takie, to już bardziej w drugim tomie wychodzi. To jest raczej taka maska, która ukrywa człowieka z mocnymi przeżyciami i cierpiącego. Bo ten obecny Deadpool to jest raczej taki ho, 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 jajcarz i wiesz, wyciąga miecze, zabija wszystko. Deadpool Classic, zwłaszcza w tym drugim tomie, właśnie może nawet bardziej się na nim skupię, mamy bohatera, który bohatera, mamy postać najemnika z nawilką, który on bierze odpowiedzialność za swoje czyny, on myśli przy kolejnych przygodach, to nie jest tak, że rzuci trzy żarty i wycina wszystko i po prostu jest fajnie, krew się leje, tylko faktycznie mamy tu postać myślącą, mamy postać z charakterem, mamy postać z głębią, bo charakter to można mieć, a może być on płytki jak jasna cholera, ale tutaj ten Joe Kelly cały czas pokazuje, że Deadpool jest postacią z jakąś głębią. To nie jest, wiesz, mistrzostwo scenariuszowe ani nic z tych rzeczy, ale ten Deadpool jest jakiś. Nie jest taką maszynką do zarabiania pieniędzy i generatorem memów, jaką jest obecnie. Ma fajną relację w pierwszym tomie, to się pokazuje, w drugim tomie też jest ciągnięte przez Kelly'ego. Ma fajną relację z Siren. To jest taka nieco już zapomniana, czy członkini X-Force, ona tam, no generalnie mutantka z X-Force, X-Men. Więc ma z nią fajną relację, taką trochę zabawną, trochę smutną, opartą na współczuciu, ale też na przyjaźni. Jest, później pojawia się, tutaj przekręcę pewnie pseudonim, Typhoid Mary. Ona się pojawia w Daredevilu, była tam też dość istotną postacią przez jakiś czas. Pojawia się tutaj w Deadpoolu. Też mają taką fajną, dość ciekawą relację. Też to jest to, co powiedziałem, że Deadpool w tym momencie bierze odpowiedzialność za swoje czyny, gdy właśnie ją tam wypuszcza i ona zaczyna zabijać ludzi, to on bierze to na siebie, a nie że to idę z tobą i działają razem przez miasto. Jest dużo fajnych momentów, które zaskakują po prostu czytelnika wychowanego, powiedzmy, na Deadpoolu z Marvel Now. Ponieważ i dla mnie to jest spoko, że można pokazać nawet taką postać jak Deadpool z jakąś fajną głębią, chociaż cały czas to nie jest super jakiś wybitny komiks, ale po prostu czytało mi się to fajnie, ten drugi tom. Bawiłbyś się lepiej, jakbyś miał 13 lat? No przy pierwszym tomie na pewno. Jak miałem 13 lat, to wiesz, X-Force ze Spider-Manem, z T.M. Semika, jak było 13 lat, to przekosiłem, to miałem 9 lat wtedy. Jak ten X-Force ze Spider-Manem w wykonaniu Liefelda, ten numer, który się ukazał w Polsce, to był dla mnie najukochańszy komiks świata. Później zacząłem troszkę dorastać i okazało się, że 56 tysięcy kieszonek na pasie Cable'a w sumie jest bez sensu. No, ale no, tak, bawiłbym się dobrze przy tym komiksie, lepiej na pewno, gdybym miał te 13 lat, to bez wątpienia. No ale obecnie szukam w komiksach, zwłaszcza superbohaterskich, czegoś więcej. Czegoś, co nie jest takie typowe. I przy tym, jak bardzo nie lubię Deadpoola z Marvel Now, jak bardzo nie lubię Deadpoola Daniela Waya, jak bardzo nie lubię tego Deadpoola, który się ukazał w wielkiej kolekcji komiksów Marvela, tam był pojedynczy tom. W sumie
muszę się zastanowić, dlaczego ja to wszystko przeczytałem w zasadzie. Może chciałeś zobaczyć, czy rzeczywiście nie lubisz każdego Deadpoola. Ale Cable i Deadpool ci się podoba? Tak, Cable i Deadpool było fajne, ale to też było właśnie takie bardziej ambitne podejście, bo tam było dużo tego political fiction, trochę dużo szpiegostwa i ten Deadpool i też wciąganie był, w sektę za tak, leczenie skóry. I ten Deadpool też był taki stonowany bardziej, też był postacią z jakąś... No bo Cable go jednak trochę uzupełniał, nie? Tak, i właśnie też Fabian nic nie za to pisał. To był w ogóle jeden z tych nielicznych przypadków, gdzie seria się fatalnie sprzedawała, ale ją, wiesz, kontynuowano, bo była fajna. Mhm. Więc to taki nieliczny przypadek. Mhm. Tak, a teraz jak ją wydali w zbiorczych, nazywa się Deadpool and Cable. A to niespodzianka. No. W każdym razie tak, no przy całej tej mojej niechęci do komiksowego Deadpoola z lat obecnych, to przeczytanie drugiego tomu klasik, serii Classic naprawdę było takim fajnym przeżyciem, bo ten pierwszy tom, tak jak wspomniałem, to jest ta esencja kiczowatości komiksów lat 90. I ja wiem, że to ma mnóstwo fanów i to się ludziom spodobało. Nawet widziałem właśnie sporo opinii, że ach, taki powrót do dzieciństwa i fajnie się to czytało. No, ja jednak jestem bardziej za tomem drugim, gdzie właśnie Joe Kelly pokazał taką fajną głębię, inność tej postaci. Jest mniej nawiązań do uniwersum, bo w pierwszym tomie Deadpool Classic tam co moment są gdzieś te takie, wiesz, małe kwadraciki, patrz X-Force tam 38, czyli komiks, o którym nie masz pojęcia, że istniał. W Deadpool Classic tam chyba jest tylko wspomniany ten Onslaught. Tak, który kiedyś był, wiesz, zapowiadany przez TM Semik, że w X-Men już niedługo będzie i tak w ogóle za miesiąc zamykamy serię. Tak było, true story. Więc też jest mniej właśnie nawiązywania do tego uniwersum. Jest tam okej, spotkanie z Hulkiem, jest spotkanie z Daredevilem, ale to też jest takie bardziej, powiedzmy, naturalne niż wymuszone. Jest kilka fajnych scen, które zapada w pamięci. Mi się mega podobała scena, gdy Deadpool spotyka naukowca, który go, powiedzmy, stworzył. Tutaj nie będę dokładnie mówił, co się działo, ale bardzo fajna scena. No i tak jak mówię, dla mnie to nie jest rewelacyjny komiks, ale jest fajny i fajnie mi się go czytało, a to już go odróżnia od praktycznie każdego Deadpoola, z jakim miałem dotąd do czynienia. Więc drugi tom w sumie jestem w stanie polecić. Pierwszy tylko jeżeli koniecznie chcecie mieć komplet. Czyli bardziej drugi niż pierwszy. Dokładnie tak, ale tak jak mówię. Ale też niekoniecznie. No ale tak jak mówię, te fani lat 90. się odnajdą zdecydowanie bardziej z kolei w pierwszym tomie niż w drugim, więc no, kwestia otwarta. Mhm. Jak jesteście fanami tego kiczu lat 90., to sięgajcie po oba. To wspaniale. To ja przejdę do nie kiczu, wydaje mi się. No nie. Przejdę do bardzo klasycznej postaci, czyli do Lucky Luke'a. Mam w rękach Lucky Luke, Ballada o Daltonach i inne opowieści. Jest to zbiór. Mamy w środku Balladę o Daltonach, ukochaną Jolly Jumpera i rozróbę w Pancake Valley oraz Szkołę Szeryfów. Rysunki do wszystkiego robił jeszcze Morris. Scenariusz to już różnie. Był to Gościnny, który czyta się jako Gosini podobno. No, to człowiek może się zdziwić, prawda? No po tylu latach. Wszyscy myśleli Gościnny. No, a później oglądasz materiał, jest Gosini. No, przecież tam nie ma si, nie? Może mi powiedzieć, że uderzo się nie mówi uderzo. Tak, to też się zdziwiłem. Greg Gosini pisał scenariusz do Ballady o Daltonach, Greg do ukochanej Jolly Jumpera, a Morris, i już wtedy był sam panem i władcą Lucky Luke'a, rozruba w Pancake Valley i Szkoła Szeryfów. Momencik, Greg to jest scenarzysta, którego możecie kojarzyć z Comanche, z wydawnictwa Pruszyński. Jak się niedawno dowiedziałem, to wydaje Pruszyński, a nie wydawnictwo komiksowe. No i widzisz, też Dziki Zachód. Klimat pasuje? Jest, tak, pasuje. Klimat jest jak najbardziej. No. Dokładnie. Natomiast no i jest to, chyba to jest tak samo jak z Asterixem, o którym mówiłem wczoraj wprost z kadru. Posłuchajcie sobie. To jest komiks, w który się zawsze możesz wstrzelić. Zawsze jest na poziomie. Wszystkie te historie, pomimo zmian scenarzystów, są bardzo dobre. Fakt faktem, Ballada o Daltonach może troszkę się wybija. Może dlatego też jest głównym tytułem całego zeszytu.
Natomiast jest, wszystko jest zabawne i wszystko jest ładnie ukierunkowane. Bawi, no, czy czegoś uczy, no, żeby nie być złym, bo ci Lucky Luke zastrzeli. Znaczy nie zastrzeli, tylko ukaże. Ukaże, dokładnie. Doprowadzi przed oblicze sprawiedliwości. Mhm. Pojawiają się Daltonowie, do których zawsze czułem jakiś sentyment, chyba też przez tą drabinę głupich, w której zawsze chodzili. Jest to już pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, już kolejny album po wznowieniu jakby Lucky Luke'a przez Egmont. No, ukazują się regularnie, co też mnie bardzo cieszy. W Łodzi będziecie mieli szansę spotkać obecnego twórcę Lucky Luke'a. Więc no, świetny album. Ballada o Daltonach, tak jak mówię, wybiła się najbardziej ze wszystkich. Mi się osobiście najbardziej podobała, a później już chyba byłaby ta Szkoła Szeryfów, którą to też Morris. Chociaż Ukochana Jolly Jam, kurczę, nawet nie umiem wybrać tego jednego, który najbardziej by mi się podobał. Te Lucky Luke'i są po 25 zł na okładce, więc pewnie gdzieś z jakąś zniżką możecie znaleźć, jeśli to jest. Ale to też jest dobry komiks, tak samo jak Smurfy, że możecie sobie pójść do księgarni i jeśli was znajdzie ochota na komiks, to po prostu go kupić i się nie zawiedziecie, bo to są sprawdzone rzeczy. Przy Smurfach się wstrzymam, dopóki nie przeczytam jeszcze tej Wioski Dziewczyn, bo podobno nie jest najlepsza scenariuszowa. Natomiast mówiąc o Lucky Luke'u, świetna rzecz, świetny ten taki klimat Dzikiego Zachodu, cały czas utrzymany pomimo tylu lat tak naprawdę. Tutaj jest chyba 1986 oryginał, tak, wydany w 2017 w Polsce. Świetny klimat takiego, no, Dzikiego Zachodu z jajem i no, Lucky Luke się nie starzeje. To też jest komiks, który przechodzi próbę czasu i chyba bawi każdego w każdym wieku. No i za 20 lat myślę, że też będzie. Tak, myślę, że tak. Jeśli wtedy jeszcze ludzie w ogóle będą czytać, to jak. Albo chyba, jeśli jeszcze w ogóle będą ludzie. Tak. Optymistycznie jak zwykle. Więc ja polecam. Zawsze Lucky Luke'a w ciemno. O, też to. No to co, no to mamy jeszcze taki jeden temat, który już niejednokrotnie omawialiśmy, nie na łamach podcastu. Przewijał się gdzieś w naszych rozmowach. Tak, bo myślę, że jeżeli słuchacie nas w miarę regularnie, to zauważyliście to, że o ile na superbohaterach się wychowaliśmy, jednak, i cały czas czytamy, tak, nie będziemy mówić, że nie. Ale też z drugiej strony trochę mocniej od tego odchodzimy, żeby szukać czegoś innego, ponieważ no, przynajmniej w moim przypadku, w twoim sądzę, że jest podobnie. Jest tak, że ta superbohaterszczyzna nie oferuje już tyle, żeby przy tym tkwić i nie chcieć szukać niczego innego. Znaczy, wydaje mi się, że trochę już zjadła swój ogon, bo czasem dochodzę do wniosku, że co miało być napisane, już zostało napisane. Jasne, że pojawiają się komiksy, przy których świetnie się bawię i są super bohaterszczyzny, i był to na przykład Vision, był to na przykład Hawkeye, i to jest podejrzane, bo coś dużo Marvela wymienia, a jeszcze Silver, Boże. Dobra, ja tam nic nie mówię, mi też się te tytuły jak najbardziej podobały. I to były super rzeczy, natomiast już jak powiedzmy, jak wróciłem do komiksów po tej wielkiej przerwie, kiedy jest dzieciństwo, długo nic i jest powrót do komiksów, wróciłem do superbohaterów, ale wróciłem też, to właściwie dzięki mojemu bratu, bo jemu się strasznie Hellboy podobał, i więc poznałem Hellboya i Hellboy mnie wciągnął, a później jak tylko była możliwość takiego zahaczenia o to Vertigo i te historie, które też no, niekoniecznie były realistyczne, ale no Sandman, i to mnie zaczęło bardziej interesować. Chyba dlatego też w tą stronę Image'u teraz poszedłem, podobnie jak ty już lata temu, bo tam są po prostu ciekawe historie. A i też można powiedzieć, ten Valiant też, pomimo tego bycia z jednej strony typową taką superbohaterką. Tak, ale właśnie nie umiem powiedzieć, dlaczego on jest dla mnie świeższy. Może dlatego, że to nie są postacie, które już mi się opatrzyły. Może dlatego. No i też co jakiś czas pojawiają się po prostu fajne, świeże pomysły na te postacie tam.
Albo przez to, że historie są krótsze i crossovery, eventy i całe wszystkie te rzeczy, oczywiście, że są, ale nie są tak popularne. I ostatnio sobie z Valianta przeczytałem Divinity trójkę, Stalinverse. No. I no było ciekawe. No na pewno to miało fajne okładki. I plakaty promocyjne. Dokładnie. No, okładki miało super. I w ogóle pomysł to, że Shadowman był tym. To znaczy właśnie wszyscy tam byli. Oprócz Ninjaka mieli wyprane mózgi. Fajna rzecz. No o Divinity pewnie jeszcze sobie kiedyś powiemy i nie o tym dzisiaj. Właśnie do czego dążymy tak tym przydługim wstępem, bo chcieliśmy zadać sobie takie pytanie. Ja tutaj mamy na rozpisce napisane, jak uratować superhero, ale to jest skrót myślowy. Raczej chodzi o to, że co można by zrobić w komiksie superbohaterskim, żeby to dalej było właśnie świeże, interesujące dla takich czytelników jak my. No ale czy oczywiście to i tak pewnie nikogo nie obejdzie, bo i tak to są najlepiej sprzedające się i najlepiej słuchalne rzeczy, superbohaterowie. Natomiast wiadomo, chodzi nam raczej o takie zmiany, które mogłyby być fajne, a niekoniecznie o to, żeby zrezygnować i żeby superhero zrobić nie superhero, bo to nie o to chodzi. Właśnie jak zrobić z komiksem superbohaterskim coś, żeby było dla nas znowu atrakcyjne. I dla mnie jest na przykład to, co wyszło w czasie rozmowy z Alanem Grantem parę lat temu, żeby można się było wstrzelić w tę historię. I tak jak kiedyś, pamiętasz jak wychodziły te Batmany, Supermany razem i to były pojedyncze historie. I tego mi trochę brakuje, że mogłem sobie kupić zeszyt nagle, kiedy wiesz sobie pomyślałem, kurczę, chciałbym coś przeczytać z Batmana. I nie musiałem skakiwać w story arc na 60 numerów. Połowa Nightfalla albo coś w tym desenie. No, Nightfall akurat faktycznie wtedy też wyszedł, ale, no, ale to nie była też taka codzienność, te wielkie wydarzenia, nie? I mogłem sobie przeczytać jeden zeszyt z Batmanem, w którym miałem zamkniętą całą historię i która była fajna. I wydaje mi się, że dalej jest to do zrobienia, bo przecież Eisnera za najlepszą historię dostała pojedyncza historia z annuala Batmana, którą Tom King napisał. I tego mi trochę... To było najlepsze short story, znaczy najlepsza krótka historia. Tak, tylko chodzi mi o to, że da się napisać można zrobić cały czas na 20... Znacznie tam chyba więcej było, bo to annual. Ale że można zrobić pojedynczą historię z Batmanem, która jest warta, najprawdopodobniej jest warta Eisnera, tak? Rozumiem. Ten annual, który Snyder pisał lata temu, co była historia Mr. Freeza, też był fajny. No i był pojedynczą historią. Tak, i też był pojedynczą historią. Znaczy tutaj już właśnie wczoraj w opóźnionym megapociągu było wspomniane o tym, że tak ty nawiązując do tego, co mówisz, mnie strasznie w komiksach superbohaterskich, ale nie tylko superbohaterskich, bo to niestety cały amerykański rynek już w to poszedł, mnie mega denerwuje pisanie pod trady. Że właśnie nie ma tego, że przychodzi gość do, nie wiem, DC Marvela, mówi: słuchajcie, mam fajną historię na komiks, nie wiem, z Supermanem, Batmanem, kimkolwiek, na dwa numery. Oni powiedzą: no dobra, spoko, jak zrobisz to na 5, to okej, nie? Ewentualnie spadaj. Wiesz, właśnie to jest to samo, bo te Batmany z lat 80., końcówki lat 80., początku lat 90., właśnie Alan Grant, Norm Breyfogle, czy te wszystkie rzeczy z Supermanem też z końcówki lat 80., jak on miał cztery miesięczniki i w pewnym momencie tam było, że właśnie, wiesz, kupowało się w ciągu miesiąca te cztery numery i miało się tam jedną historię tak naprawdę, ale wcześniej było tak, że był pojedynczy numer, pojedyncza historia i tam były jakieś wątki drugoplanowe, które się tam coś ciągnęły mocniej, ale można było wskoczyć w dowolny numer. Teraz, gdy jest pisanie pod trady, bardzo często łapie się na tym, przy Valiancie akurat tego nie ma, to jest też u nich zaleta. No i mają cztery numery w tradach. Tak, cztery numery w tradach i tam nie ma tego momentu, który zawsze jest w pięcio-sześcioczęściowych historiach, mianowicie ta środkowa część, która jest o niczym. Po prostu ciągniemy, żeby... No jak pięć numerów Walking Dead i w szóstym coś się dzieje. Dokładnie, albo no dowolny trade z amerykańskiego rynku, tego superbohaterskiego, gdzie masz ten trzeci, czwarty rozdział, tak naprawdę to jest przedłużenie. Już takie, nie ma uderzenia ze wstępu, a dopiero robi przygrywkę do finału i to jest zawsze ten moment, gdzie
ojej, nie? Coś tam się dzieje, muszę przez to przebrnąć. To mi się bardzo nie podoba, to pisanie pod trady, i, no, ale z tym nie ma co walczyć. Ale no. Wiesz, co sobie teraz uświadomiłem? Właśnie odnośnie tych pojedynczych historii. Komiks, który mi bardzo, bardzo głęboko zapadł, właściwie seria, która mi bardzo głęboko zapadła w pamięć, to było... Jonah Hex. To faktycznie, prawie o tym zapomniałem. Jonah Hex, który był wybitny i miał chyba jeden, trzynumerowy albo dwunumerowy zeszyt o... Znaczy, Boże, dwunumerową historię o swoim originie. Mhm. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o Brave and Bold Straczyńskiego. O, no i to też były pojedyncze historie. Jeszcze... Zawsze to był jakiś team-up, ktoś znany i ktoś nieznany, tak, znaczy ktoś mniej znany. Mhm. Czy to był Batman i Dial H, który był o samobójstwie tak naprawdę. To był Flash z Black Hawk, no, dokładnie. Hawk lub Hawks, nie wiem, nie pamiętam, Black która Hawks. To była wersja wtedy. I czy Joker i Atom, mhm. To były tak dobre komiksy. I to była pojedyncza historia i miała jakiś morał. Były zawsze ładnie narysowane, Straczyński wtedy jeszcze wiedział, co robi. Może to też jest rzecz dla Straczyńskiego, żeby napisać pojedynczą historię, a nie ciągnąć czegoś i uznać, że się nie umie uciec. Powiem ci, że na to Grounded się cieszyłem, mhm. bo zapowiadało się naprawdę fajnie, wyszło no, jak zawsze. Natomiast brakuje tego i na przykład chciałbym, żeby jak już robię tyle serii z Batmanem, i jeśli one są tam uwikłane w te eventy czy coś. Mhm. Batman się chyba zawsze sprzedaje. Coś, co ma Batmana w nazwie. No patrząc na to, że teraz zapowiedzieli tam miniserię z tym tam, jak mu tam, tym czarnym nowym pomocnikiem. Z Duke'em właśnie, mhm. Że zapowiedziano miniserię o nim, a na okładce jest on z Batmanem i tytuł Batman The Signal, no to... Mogłoby wrócić, musimy dać co? Batman w tytuł, bo się nie sprzeda. Mógłby nie? wrócić Shadow of the Bat, w którym byłyby tylko pojedyncze historie. No to było fajne. Znaczy Legends of the Dark Knight też, bo to były dwa takie tytuły, nie? No tak tutaj na ścianie wisi. Tak, zapowiedź. No i Shadow of the Bat też jest. Tak, to akurat z Nightfalla. Czy tam już to był Nightset. W każdym razie tak, były właśnie kiedyś takie serie, tylko że tam były też dłuższe historie. W Legends of the Dark Knight były głównie dłuższe historie, ale faktycznie, gdyby zrobiono jakąś taką serię, gdzie po prostu są pojedyncze historie. Nie? I to, co zresztą zastanawialiśmy się, jakby się w końcu udały antologie. Tak jak Dark Horse'owi się udał Dark Horse Presents. Mhm. Jakby po prostu... Vertigo też miało udane, ten VFX, czy te z kolorów, gdzie kolor miał być dominujący, to były też bardzo fajne, to były kwartalniki. Tak. I wychodziły cztery rocznie. I się bardzo dobrze sprawdzały, więc ja bardzo chętnie bym kupił sobie nawet taki kwartalnik, który by kosztował, nie wiem, $8 czy $10. I jakbym miał tam jedną historię z Batmanem, historię, znaczy no nieważne, z jakimiś, wiesz, bohaterami, tylko żeby to były zamknięte historie. I na przykład, żeby coś się spajało, tak jak... Jakiś motyw przewodni. Tak, staram się sobie przypomnieć World Greatest Superheroes, Paul Dini, Alex Ross. To też są zamknięte historie. Tak, ale mają motyw. I to nie są, zresztą one są długie, to fakt. I były jak albumy wydawane, ale no to było fajne. I tego mi bardzo brakuje. Co mnie cieszy. Natomiast jeśli chodzi o pewne, nazwijmy to, zmiany. Chociażby to, że zaproszono europejskiego twórcę do zrobienia jego podejścia do Batmana. Tak, to jest fajne, no. I może też takie pojedyncze historie byłyby. Znaczy, tutaj... Kurczę, bo trochę to teraz brzmi, wiesz, co ma zrobić komiks superbohaterski i podajemy tylko przykłady DC. Ja tutaj chciałbym tak nawiązać do tego, dlaczego ja wciąż lubię bardziej DC od Marvela. Jednym z powodów jest to, że w Marvelu obecnie masz ten główne uniwersum superbohaterskie, masz Gwiezdne Wojny i koniec. A przy DC wciąż trzyma mnie to, że wiesz, jest ta linia cała Rebirth, która mi tam koło tyłka generalnie latała przez ostatni ponad rok. Ale tam jest te Young Animal, są te Elseworldy co jakiś czas, są właśnie te... Elseworldy były zawsze tak, cudowne. Są te poczaskane rzeczy, ale te pozytywnie porąbane rzeczy typu Batman Elmer Fudd i wiesz, te spotkania z Looney Tunesami. Dokładnie. Jest Vertigo, które
no dobra, dycha, bo dycha, ale tam, kurczę, jak to się nazywało, Savage Things, ta miniseria też jest fajna, nie jest jakaś wybitna, ale jest fajna. Mhm. Jest odrestaurowanie Wildstormu, jest bardzo wyrazista linia dla dzieci. Przy tych Elseworldach, no DC Comics Bombshells mi się czyta wybitnie, Injustice jest super. Czekam, to jest w ogóle kosmos, że to Injustice jest takie dobre. Czekam na Gotham Garage, co zostało też zapowiedziane i wiesz, i pomimo tego, że nie czytam tej głównej linii superbohaterskiej, wciąż mają te pomysły, takie inne, ale też superbohaterskie, które mnie trzymają tam przy DC. I myślę, że z pewnością czytałbym trochę więcej Marvela, gdyby też mieli Ultimate, który do pewnego momentu było fajną rzeczą i to się fajnie czytało. Mieli ten Marvel Max, mieli Marvel Knights. I no było tego kiedyś, ale to tak po cichu, wiesz, znikało i obecnie tam nie ma nic innego. A ta typowa normalność, wiesz, łoimy się po ryjach i ratujemy świat, mnie już nie bawi tak po prostu. Więc to jest to, co mnie przy tym DC trochę mocniej trzyma. No w sumie jeden z swoich ulubionych komiksów z Marvela, czyli Silver Surfer Requiem, to był Marvel Knights, nie? Tak. I to jest komiks, w którym jest jeden pojedynek, który jest na trzech stronach. I to jest super, albo Submariner The Depths, też z Marvel Knights. To jest z kolei taka opowieść grozy, w którym nie ma w ogóle żadnego pojedynku przez cały film, przez cały komiks. Nie? Mhm. I ja ten komiks uwielbiam. I no właśnie tego też trochę szukam i trochę mi tego brakuje w Marvel. No okej, tam się pojawia Hawkeye, Miss Marvel, Vision czy coś tam i wszyscy mówią, o super, super. Ale, są super. Tak, są super, ale to wciąż są takie mega, dobra, nie mega typowe, ale wciąż widać te przebitki takich typowych superbohaterszczyzn tam, a dopiero gdzieś tam trochę dalej są. No bo to jest dla mnie taka, wiesz, troszkę może półka wyżej, w sensie już coś, co bardziej budzi moje zainteresowanie. Dalej jest superbohaterszczyzną, ale taką, nie wiem, bardziej zjadliwą dla mnie teraz. Może to jest też efekt przejedzenia superbohaterszczyzną. Natomiast to, co tak chciałem też właśnie powiedzieć, co moim zdaniem byłoby uzdrawiające trochę dla superbohaterów, to by było właśnie to, że edytorzy są edytorami, a nie są, kurczę, niedoszłymi scenarzystami. A nie są strażnikami, którzy tam łupią scenarzystę po łbie, jak coś źle zrobi. Nie? Właśnie to jest to, co mi się podoba w tych mniejszych wydawnictwach typu Image, typu Aftershock, typu te autorskie bardziej rzeczy z IDW, że edytor czuwa nad tym, żeby komiks miał ręce i nogi, żeby się nie przeczył sam sobie, a resztę robią twórcy. Mhm. I to jest jakby właśnie było tak, że edytor w Marvelu czy w DC siedzi i sprawdza, czy wiesz, to się tam zgadza z uniwersum i czy to... Ale wiesz, no taka jest rola redaktorów i wydaje mi się, że powinni oni jednak nadal być tylko, żeby każda postać, wiesz, jeśli to jest edytor redaktor danej postaci, żeby miał wyznaczone tylko jakieś punkty, jak na przykład to, że Batman ma nie zabić. Mhm. I bo jak Batman zabije, to już nie będzie Batmanem. To może byłaby jakaś historia na Elseworld, ale trzeba by podkreślić, że to jest Elseworld, bo no, jednak masz do utrzymania pewną markę wypracowaną przez bardzo długi czas. Mhm. Więc wydaje mi się, że to powinno być, a nie, że znaczy, no, ale to w sumie jest oparte na guście, czy się podoba to redaktorowi, czy się nie podoba. Mhm. No właśnie, ale to jest ta rzecz, która mi też przeszkadza, że jakby w takim idealnym komiksowo superbohaterskim świecie dla mnie byłoby to, że edytor właśnie trzyma rękę na tym, żeby Batman nie zabijał, a nie, że przepisuje, wiesz, cały pół scenariusza scenarzyście, bo tak będzie lepiej, nie? Mhm. A to się niestety zdarza bardzo często i słyszymy o tym nieraz. Nie raz i nie dwa. Zresztą już nie jeden scenarzysta uciekł z Marvela czy DC, bo po prostu już nie mógł wytrzymywać tego, że mam fajny pomysł, okej, spoko, wydamy to, a później efekt finalny jest w 70% inny niż planowany. No ale też i wiesz, takie personalne zatargi i jak znowu odwołam się do Alana Granta. Wszyscy lubili Batmana Alana Granta. Może przez to, że się na nim wychowaliśmy. Jest trochę jak z Legend of Zelda, że najlepsza Zelda to jest ta, która wyszła jak miałeś 12 lat. I Alan Grant mówił, że on chciałby jeszcze coś napisać z Batmana. I wiesz, to jest legenda tych komiksów. To jest świetny scenarzysta.
Ale nie chcą go tam, bo się z kimś pokłócił. I 25 lat temu. No i dalej, nie wolno. Mhm. A może by było coś fajnego? No, myślę, że Alan Grant jednak... No okej, jest wielu twórców, którzy wiesz, po 25 latach już się kończą. Frank Miller. Ale no, Alanowi Grantowi bym zaufał mimo wszystko. To zwłaszcza, że czuje klimat, nie? To jest jednak facet, który tych komiksów z Batmanem natrzaskał mnóstwo. Ta brytyjska fala, która była w amerykańskich komiksach, też była no, bardzo udana i stworzyła bardzo dużo legend, które wyrosły z tego. Chociażby to, ile Milligan zrobił w Marvelu. A, to jest kurczę, smutne i straszne zarazem, że twórczość Petera Milligana jest tak nieznana w Polsce. Że jak już coś dostaliśmy jego autorstwa, to były to te Alieny nieszczęsne, które były fajne, te od Scream Comics, tam parę tytułów, parę odcinków temu wspominałem. No dostaliśmy też trochę bardziej offowe prace Milligana, jak Skina. Tak, i Skin był rewelacyjny, natomiast mówię, że wiesz, po tylu latach przerwy mamy wreszcie komiks Milligana w Polsce i to jest taki sobie Alien, nie? A przecież i dla Marvela, i dla DC, Vertigo, mnóstwo rzeczy trzaskał. W Valiancie też. Shadowmana, Britannię, która jest super. Mhm. No i to by było, kurczę, fajnie by było to zobaczyć kiedyś po polsku. Natomiast jeszcze tak w kwestii tego, jak uratować superhero, to ja wiem, że teraz to już będzie kompletna fantastyka dla mnie. Dla mnie, dla wszystkich chyba, którzy usłyszą to, co zaraz powiem, ale fajne by było, moim zdaniem, jakby był może nierealny upływ czasu w danym świecie, tylko jakby był ten upływ czasu. Trochę w stylu Savage Dragona. Savage Dragon się ukazuje już 25 lat od samego początku wydawnictwa, istnienia wydawnictwa Image. No i w tym początkowo ten Savage Dragon, główny bohater, on tam miał powiedzmy 20 parę lat. No i przez te ostatnie 25 lat publikacji tego tytułu, wiesz, żona, dzieci, te dzieci dorastają, on się starzeje. No i to widać na kartach tego komiksu, że teraz... Ale wiesz, że Batman by już nie żył. Tak, ale właśnie chodzi mi o to, że tylko to, wiesz, no mówię, czysta fantastyka. Jakby udawało się wydawnictwom komiksowym robić coś takiego, że wiesz, ci bohaterowie się starzeją i przychodzą kolejni i każde pokolenie czytelników ma swoich bohaterów. Ale to myślę, żeby nie przeszło przy takich... Kurczę, wiesz, nie, no ja wiem, że to by nie dało rady. Wydaje mi się, że rady. Trochę próbowało DC to zrobić w momencie, kiedy Dick Grayson był Batmanem. Mhm. Że wiesz, znaczy, wiesz, że... tych podejść było mnóstwo, nie? No tak. Ale to było takie najdłuższe, prawda? Mhm. Bo tam Batmana nie było teoretycznie Bruce'a Wayne'a, nie? Bo tam siedział w przeszłości. Ale wiesz, no dało nam to Black Mirror właśnie, które było bardzo fajną serią. Właściwie wiesz, częścią Detective Comics. To się udaje na przykładzie tych mniej znanych bohaterów, bo przykładowo wiesz, Flash, mniej znanych, w cudzysłowie, bo Flashów było, prawda, trzech czy czterech nawet i ty wiesz, i ten Wally West obecnie, który jest tam Kid Flashem, bo tak, no on się przyjął jako Flash i przez 20 lat ponad można było publikować komiksy z nim jako z Flashem. No, ale później wrócił Barry Allen. Kyle Reiner, jak zastąpił Hala Jordana, też można było przez 15 lat publikować jego przygody jako Green Lanterna i to się udawało. Tam owszem, no Batman, Superman to są nie do zastąpienia, to musi być Bruce Wayne, bo tak. Ale kurczę, no mówię, to jest totalna abstrakcja, fantazja i nierealna rzecz, ale właśnie tak mówię, że jakby było to ten upływ czasu, że wiesz, nie mamy Petera Parkera wiecznego 25-latka. Dobra, 25-latka w porywach do 30-latka, bo to w zależności jak się komu podoba. No albo to, co mnie zawsze śmieszyło przy Fantastycznej Czwórce. Gdzie, Fantastyczna Czwórka. Gdzie rodzą się dzieci Sue i Reeda i są niemowlakami, później dorastają do 5-6 lat i koniec. I przez 40 następnych lat są to 5-latkowie, nie? Oglądasz Kelly Simpson? Waleria i Frank. Tak, oglądałem. Więc wiesz, i oczywiście w tym samym czasie, na przykład, gdzie oni cały czas są 5-6-latkami, tam nie wiem, dziecko Luka Cage'a przybiera 5 lat po drodze, nie? No, kumam, o co chodzi. Typowy timeline, nie? No, ale tak mówię, że byłoby to fajne, bo na przykładzie Savage Dragona, na przykładzie niezwyciężonego Invincible, znowu Image, gdzie ten upływ czasu też jest. Nie aż tak szybki, ale też jest, bo zaczynamy ten komiks, gdy Mark Grayson jest takim nastolatkiem totalnym, chodzić do szkoły, tego typu rzeczy. No a obecnie jest ojcem
mężem, powiedzmy tam, takim bardziej odpowiedzialnym człowiekiem, to ten upływ czasu cały czas tam jest. Mhm. I to mi się podoba, że dorastamy z bohaterami, których czytamy. Czy raczej one z nami, bo kurczę, 30 lat się już ma prawie, nie? No i ja wiem, że to jest totalnie nierealne, ale taki pomysł mi się podobał, jakby stworzono takie uniwersum superbohaterskie, w którym naprawdę przy założeniu, że ono by istniało przez 50 lat, ta wymiana pokoleniowa by istniała. Mi by się też bardziej podobało takie podejście trochę Hellboyowe. W sensie przy wielu bohaterach nie robić im regularnych serii i zmuszać kogoś do wymyślania czegoś, tylko dawać im miniserię tak naprawdę. I że jak jest scenarzysta, który ma bardzo dobry pomysł na historię, to niech ją zrobi i niech ona sobie wyjdzie. I w tym czasie albo szukać, wiesz, kogoś innego. Niech się, wiadomo, bo dla wszystkich fanów, niech się Batman ukazuje cały czas, Detective Comics niech się ukazuje, wiesz, co dwa tygodnie teraz, nie? No, póki co jeszcze tak. Póki co. Natomiast wiele tych serii, które wychodzą na tak zwane regularne, a później z jakiegoś powodu są kasowane, o wiele lepiej by było dla nich, moim zdaniem, i dla czytelników, gdyby to były miniserie, bo mniej więcej wiesz, ile będziesz zbierał. To mnie może też w Valiancie cieszy, że... Tutaj znowu przykład z DC, gdzie wykopano z nie wiadomo jakiego powodu Mr. Miracle i otrzymał miniserię Tom King do zrobienia. Mhm. I z tego, co słyszałem, pierwszy numer, no po prostu Vision 2, nie? Znaczy nie, że ten sam komiks, tylko że taka świeżość, nie? To się jeszcze zobaczy, bo to dopiero pierwszy numer. No a Mr. Miracle, gdzie on się tam pojawiał regularnie przez ostatnie... A przez ostatnie lata, chciałem powiedzieć, w Nowych Bogach, ale... X10 lat, no. No jest bardzo ważną postacią, ale niekoniecznie znaną. Final Crisis chyba ostatni raz się tak mocno pojawił. Czy może tam przy tym, wiesz, nowe DC Comics gdzieś tam się przycisnął, ale nie wiem. Bo to się śledziło tak publicznie raczej. Dokładnie. Wracając do tego, co mi się tak właśnie w Valiancie podobało, to jeden z moich ulubionych komiksów od nich, czyli Death Defying Dr. Miracle. Mirage. Zawsze to mylę. Super było. I wiedziałem, że to będzie zamknięta seria. I to była zamknięta seria. Secret Weapons, które teraz zmieniam. Wiem, że będzie miało 4 numery. I to jest dla mnie okej. Okay. I no nie wiem, chyba wolę tę miniserię. Wiedzieć, że będę miał jakąś skończoną historię, a nie, że będzie się ciągnęła jeszcze przez 18 lat. Mocne słowa, jak na kogoś, kto zbiera baśnie, ale to... I ją skasują gdzieś tam po drodze, nie? Dokładnie, tak jak Adam Sulgera, który był świetną historią. I skasował, ale przynajmniej dostał szansę zrobić ten zamykający. No i zrobił go tak, że wow. I wszyscy, znaczy te 25 osób, które kupowało ten komiks, żałowało, tak, że się kończy. Czasem mieli naprawdę fajne podejście, bo pamiętasz, jak DC próbowało zrobić ten New Wave z Dokiem Savage'em i z takimi palpowymi postaciami? To był naprawdę fajny komiks, szkoda, że 6 osób go czytało. No niestety. No ale też mieli takie mniej udane podejścia, bo też to co ja szanuję w DC, że oni cały czas próbują zrobić coś, wiesz, nowego, świeżego, chociaż mają kompletną świadomość tego, że to nie będzie na szczytach list sprzedaży. No jeszcze filmów nie potrafią robić, więc... No, trzymajmy się komiksów chwilowo. To pamiętam, że też swego czasu, jak kupili te Red Circle, Dark Circle od Archie i puścili te serie, dwie, The Web i The Shield, zdaje się. I mi się je fajnie czytało, no ale no, co z tego, że mi się je fajnie czytało, jak oprócz mnie czytało 10 osób, prawda? No. Później zrobili Mighty Crusaders i Archie, macie to z powrotem, nie chcemy, nie? Więc no, ja cały czas jestem zdania, że powinno się próbować cały czas, a nie tak jak znowu Marvel Style, czyli po cichu kosić i nagle mamy Star Wars, główne uniwersum, koniec. A w sumie wydalibyśmy coś dla dzieci, ale dobra, wciśnijcie to do IDW, oni łykną, nie? Czyli te komiksy ze Star Wars dla młodszego czytelnika. Mm-hmm. Czemu tego Marvel nie wydaje? Bo są dokładnie świadomi tego, żeby na tym stracili. No ciekawe. No a myślę, że DC Comics startując z, nie wiem, z Wildstormem, tym odświeżonym, czy z Young Animal, oni chyba zdawali sobie sprawę z tego, że to na początku będzie wow, spoko, ale no przecież teraz widać tytuły z Young Animal, one tam no, lepiej się sprzedają od Vertigo. Dowolnego czegoś z Vertigo,
Ale no, to nie jest hit sprzedażowy i to moim zdaniem nigdy to nie miało być hitem sprzedażowym, a jednak w to poszli. I wydaje mi się, że Marvelowi trochę brakuje tej odwagi, że oni zbyt bardzo patrzą w cyferki. No, myślę, że oni wszyscy patrzą w cyferki, wiesz, z tych większych domów. Znaczy, ja mam takie wrażenie, to pisałem kiedyś z taką osobą na Facebooku DC Maniaka, ja mam takie wrażenie, że DC patrzy w cyferki, ale im wcale nie przeszkadza to, że są drudzy na rynku. Że nie robią tych rebootów, restartów co pół roku, tylko o, co trzy. bo w czerwcu Marvel wydał łącznie 92 komiksy zeszytowe, DC bodajże 81 czy jakoś tak. Ale w tych 81 właśnie było liczone te wszystkie Elseworldy, Vertigo, Young Animal, ten pojedynczy numer z Wildstormu, rzeczy dla dzieci i wiesz, i to tak naprawdę wychodziło, że z tego głównego uniwersum było, nie wiem, 40 komiksów. No. Marvel 90, odejmij 3 albo 4 Star Warsy i cała reszta to masz normalne główne uniwersum, nie? Więc wtedy, ale to znowu odbiegamy od wątku. Czy masz jeszcze jakieś pomysły na uratowanie superbohaterów? Znaczy, nie wiem, czy jest co ratować tak naprawdę, bo to sobie świetnie radzi od lat i dużo osób tak jakby może mieć jakieś ale... Znaczy, chyba... Wydaje mi się, że było dużo też się czyta o tym, że obecnie, ale to też i u nas, i w Stanach, ten taki typowy czytelnik komiksów to jest 30 lat. No to są osoby, które na tym wyrosły, nie? Tak, i jest bardzo, bardzo wąski napływ świeżej krwi i okej, bo mamy znak czasów, że ta młodzież woli, wiesz, z ryjem w smartfonie przez 90% czasu być, niż sięgnąć po coś do czytania, ale być może ktoś kiedyś wpadnie na coś takiego, co przyciągnie jednak czytelnika do komiksów młodszego. Nie wiem, w chwili obecnej nie mam w ogóle pomysłu, co by to mogło być. Ale... Dla mnie to jest właśnie Gotham Academy, Miss Marvel. Gotham Academy. Ach, kolejna seria, która idzie do piachu, bo się nie sprzedaje. No szkoda. Bardzo szkoda. Lambert James, tak. No, tego jest dość sporo, ale wciąż mam wrażenie, że to się jakoś nie przebija. Że wiesz, jest ten Batman, on ma być Batmanem, jest Spider-Man, który ma być Spider-Manem i cholera, i żadnych zmian nie chcemy. Szkoda. No ale co zrobić? Część z nas jednak by chciała i tak jak mówię, no dla mnie w DC jest jeszcze co szukać, dla takiej osoby jak ja w Marvelu nie mam obecnie nic do szukania, bo te Star Warsy to też jest super hero. No tak, nie ma się co oszukiwać. Nie ma co się oszukiwać, no. Więc no. Dajcie nam znać, co wy sądzicie i co by sprawiło, że wasza miłość do superhero albo by odżyła, albo zrobiłaby się jeszcze większa. Ciekawi jesteśmy waszych opinii. I co? Kończymy dzisiejszy odcinek. Słyszymy się za 2 tygodnie. Dokładnie. Do zobaczenia. Cześć.